Witam wszystkich z tej strony. Fil Konieczny, witam Was na dzisiejszym live. Live, który jest przeznaczony typowo dla osób początkujących, ale myślę, że też osoby średnio zaawansowane wyciągną z tego live'a coś dla siebie. Myślę, że to będzie taki bardzo fajny i ciekawy live, który przekaże Wam bardzo fajne fundamenty pod ten cykl, który miejmy nadzieję, że już rozpoczęliśmy od poziomu 15 tysięcy dolarów za sztukę. Także dzisiaj będziemy mówili o tym, jak zacząć inwestować w kryptowaluty. Moje nazwisko to Fil Konieczny. Dla osób, które nie wiedzą, zazwyczaj nagrywam filmy na kanale YouTube, który nazywa się Uwaga, Fil Konieczny. Także tam możecie znaleźć nieco więcej treści. Dzisiaj pomówimy właśnie o tym, jak zacząć inwestować w kryptowaluty. Standardowo, zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie w tym nagraniu, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Dzisiaj będzie dużo wiedzy i fundamentów wraz z odpowiednim ułożeniem głowy pod najbliższą hostę. Myślę, że te dwie rzeczy, jak wiedza plus odpowiednie ułożenie głowy, to jest podstawa do tego, aby zarabiać na rynku kryptowalut. I trzeba skupiać się na jednym i drugim. To jest to chyba troszeczkę tak jak na siłowni, moje zdaniem, że niektórzy skupiają się tylko na ćwiczeniu, a nie jedzą, inni skupiają się na diecie, a mało ćwiczą, a wydaje mi się, że jedno i drugie jest ważne. Tak samo jest podczas inwestycji. Co z tego, że będziecie mieli wiedzę na temat różnych projektów, tego, co chcą osiągnąć, tego, co robią, co zamierzają, i tak dalej, jeżeli siądzie wam gdzieś po drodze głowa, jeżeli nie będziecie w stanie poskromić swoich emocji, jeżeli nie będziecie potrafili poskromić swoich chciwości, jeżeli gdzieś tam... Po drodze nie przepracujecie swoich przekonań, bo przekonania i filtry, które gdzieś tam nakładamy sobie przez całe nasze życie, na, na nasz powiedzmy. Na, nasze, na nasz charakter, na naszą głowę, decydują o tym, jakie później mamy życie. I często jest tak, że właśnie te dziwne przekonania, które niestety czasami też i wdrażali nam, nasi bliscy, nasi rodzice powodują, że ponosimy klęski w inwestycjach. Czasami mamy te takie powiedzmy demony inwestycyjne, które powodują, że gdy już dochodzimy do poziomu, który kiedyś by nas bardzo satysfakcjonował, chcemy więcej, kombinujemy, staramy się ugrać jeszcze więcej, jeszcze więcej, nie realizujemy zysków. A liczymy, że może jeszcze poczekamy tydzień, może jeszcze dwa, może jeszcze rynek trochę urośnie i będziemy mieli więcej pieniędzy. I to powoduje, że nawet jak mamy bardzo dużą wiedzę, nawet jak wybraliśmy fajne projekty, nawet jak ułożyliśmy fajne portfolio, ale na przykład nie zrealizujemy zysków, czyli nie pociągniemy na koniec za ten spust i nie wyjdziemy z rynku, to co nam po tym? Więc dzisiaj będziemy starali się przekazać dużo wiedzy, ale jednocześnie też odpowiednie takie fundamenty z ułożeniem głowy, tak żeby wszyscy, zwłaszcza ci nowi inwestorzy, mieli o czym pomyśleć przez najbliższy tydzień i gdzieś tam sobie odpowiednią strategię ułożyć. Tak naprawdę, jest to wiedza, jaką ja osobiście też chciałbym dostać, gdy ja zaczynałem na rynku kryptowalut. Musicie wiedzieć, że z jednej strony na pewno jest dużym minusem to, że. Ktoś tam dołącza do rynku kryptowalut w roku 2022, gdy bitcoin kosztuje 15, 18, 20, 30 tysięcy dolarów. Na pewno o wiele lepiej byłoby dołączać do rynku, gdy bitcoin kosztował kilkaset dolarów albo 1002 lub 3. Natomiast z drugiej strony dołączanie do rynku na tym etapie ma pewne. Plusy, ponieważ chociażby są kanały YouTube, które gdzieś tam przekazują wiedzę na temat kryptowalut, są różne blogi, są różne kanały na Redditie, na Forczanie, różne profile Twitterowe i musicie wiedzieć, że gdy ja zaczynałem na rynku kryptowalut, blisko 10 lat temu, w tym roku minie mi 10 lat na rynku kryptowalut, niestety czegoś takiego nie było. Wszystko było o wiele, wiele trudniejsze, nie było kanałów YouTube, nie było blogów, były jakieś tam fora podstawowe w Polsce, chyba jedno. Na świecie kilka, słynne też Bitcoin Talk. Natomiast ten rynek był jedną wielką czarną magią i. To też nie jest tak, że jak ktoś kupił bitcoina dawno, dawno temu, to z automatu musiał zarobić, ponieważ wtedy ta wiedza była o wiele mniej dostępna i częściej ludzie sprzedawali, popełniali błędy, nie wiedzieli, czy ten rynek w ogóle ma sens, czy będzie się rozwijał, czy też nie. Więc też nie ma tego złego. To, że ktoś wchodzi do rynku na tym etapie, przy tej cenie, ma pewne, pewne plusy, jak chociażby to, że możecie gdzieś tam. Obejrzeć takiego live'a jak to, lub też nagranie z tego live'a. Tutaj też dużo pytań pada, czy ten live jest nagrywany. Tak, jest nagrywany, natomiast jeszcze nie wiem, kiedy wyląduje na moim kanale YouTube, bo przed chwilą dosłownie dodałem film, a nie chcę za często też filmów do YouTube'a dodawać, bo algorytm YouTube'a tego też za bardzo nie lubi. W każdym razie, chociażby tego typu wiedza też bardzo mocno pomaga. Ja niestety, gdy zaczynałem na rynku kryptowalut, nie miałem. Tego szczęścia i kilkukrotnie rynek kryptowalut porzucałem, z tego względu, że wkurzałem się po prostu, że czegoś nie rozumiem. Ta wiedza, którą zdobywałem, też nie była poukładana. Troszeczkę poczytałem jakimś, o jakimś SH256, nie wiedziałem co to jest, za chwilę o jakimś blockchainie, potem o jakichś tam różnych dziwnych rzeczach, tu jakiś Proof of Work, tu coś tam, nic mi się nie kleiło. I pamiętam, że kilkukrotnie mówiłem, pierdziele, to nie dla mnie, nie będę się uczył o tych kryptowalutach. Jest to za ciężkie, na szczęście coś sprawiało, że wracałem do tego rynku po kilku dniach i kontynuowałem swoją przygodę na rynku kryptowalut i tak też minęło blisko 10 lat i chyba dzięki temu, że się nie poddałem, to nagrywam teraz dla Was tego live'a. W każdym razie na ostatniej prezentacji, którą mam nadzieję, że oglądaliście i gdzieś tam ona jest jeszcze dostępna na moim kanale YouTube. Mówiliśmy o tym, dlaczego warto jest zainteresować się ogólnie rynkiem i inwestycjami, wszelakimi inwestycjami, i tam też między innymi wspominałem o tym, że większość Polaków, ogólnie większość ludzi nie inwestuje i te osoby twierdzą, że nie inwestują, bo i tych powodów podają wiele, nie inwestuję, bo nie mam czasu, bo nie mam wiedzy, bo to nie jest dla mnie, bo nie mam do tego głowy, bo jestem za głupi, natomiast gdy ktoś sobie uświadomi to, że tak naprawdę wszyscy ludzie inwestują i o tym też między innymi mówiliśmy na ostatnim live'ie, to zmienia to całkowicie jakby percepcję, bo jeżeli bycie chociażby w dolarze, w euro, we funcie, we franku jest inwestycją, to tak samo i jakąś pozycją inwestycyjną, to tak samo bycie w polskim złotym jest jakąś pozycją inwestycyjną, tyle, że polski złoty to najgorsza opcja inwestycyjna moim osobistym zdaniem, a jeszcze gorszą jest bycie w polskim złotym i to na koncie w banku. Swoją drogą ciekawostka, dzisiaj dzwonili do mnie z mojego banku i zaproponowali mi, jak to pani powiedziała, oszczędzanie w banku. Jeszcze nie odebrałem, bo poprosiłem ich o sms, ale z ciekawości oddzwonię jutro i zapytam się, jak tutaj bank mi proponuje oszczędzanie. W każdym razie trzymanie pieniędzy na koncie w banku to jest najgorsza opcja, bo nie dość, że trzymamy polskiego złotego, to jeszcze tak naprawdę nie trzymamy go, bo trzyma go za nas nasz bank i w jakiejś kryzysowej sytuacji będziemy stali w kolejce do banku komatu i prosili się o to, aby wypłacić jakieś środki. I gdy zrozumiemy to, że każdy inwestuje, nawet ten, kto myśli, że nie inwestuje, to wtedy automatycznie zmienia to perspektywę i zaczynamy się zastanawiać, no to w co lepiej włożyć te moje środki, skoro już jestem inwestorem, tylko inwestorem, który ma pozycję 100% Polski złoty. No i tak też w ostatniej prezentacji przeszliśmy przez różne takie podstawowe opcje inwestycyjne, jak chociażby właśnie waluty obce, kruszce, tradycyjna giełda, nieruchomości, no i między innymi kryptowaluty, opcje. Inwestycyjnych oczywiście jest więcej. Możemy inwestować w zegarki, chociażby luksusowe, zabytkowe, tak zwane vintageowe. Możemy inwestować w jakieś stare zabytkowe samochody i wiele, wiele innych rzeczy. Ja omówiłem te podstawowe, takie najbardziej dostępne dla przeciętnego kowalskiego, ale dzisiaj skupimy się głównie właśnie na samym rynku kryptowalut, czyli jeżeli wybierzemy tę opcję, no to co na tym rynku kryptowalut zrobić, czyli jak zacząć i na co zwrócić uwagę. Każda osoba, która dołącza do rynku kryptowalut, tak naprawdę, ja to tak widzę, jest takim człowiekiem, który błądzi we mgle i musi sobie ona odpowiedzieć na bardzo dużo pytań, jeżeli na tym rynku chce odnosić sukcesy. I chociażby jeżeli dołączacie do rynku kryptowalut, a jednocześnie nie wiecie, ile bitcoin może urosnąć w tej hoście, no to ja z automatu mam dla Was drugie pytanie: no to kiedy będziecie chcieli wychodzić? Czy będziecie chcieli wychodzić wtedy, jak uzbieracie na. Spłatę swojego kredytu, jeżeli chodzi o, o, o kredyt na mieszkanie, czy uzbieracie milion złotych, czy, czy, czy jaki jest poziom waszego wyjścia, skoro nawet nie wiecie, jaki jest potencjał, potencjał, potencjał wzrostowy Bitcoina. Na jakim poziomie sprzedać altcoin? Jeżeli ktoś nie wie, czy gra do Bitcoina, czy do Satoshi, jeżeli ktoś nie wie, czy zainwestował w dobry projekt, nie wie, jak zrobić research, nie wie, jak rozłożyć portfolio i tak dalej, i tak dalej no to tak naprawdę nie ma on ustawionej strategii. I tak naprawdę podstawą w inwestycjach jest zdobycie tej wiedzy, którą mam nadzieję, że Wam w tej chwili ułożę, plus odpowiednie ułożenie mentalu, bo tak jak powiedziałem na początku, wiedza to nie wszystko, jeszcze trzeba potrafić pociągnąć za spust w odpowiednim momencie i z tego rynku wyjść, a wychodzi się według jakiegoś schematu lub według jakichś obliczeń, dzisiaj też będziemy starali się obliczyć, ile Bitcoin urośnie w tej hoście, ale z małą niespodzianką także. Zostańcie do końca, bo tutaj też w grę wchodzi psychologia i myślę, że dzięki temu też wyciągniecie bardzo fajne wnioski na przyszłość. Natomiast inwestowanie bez wiedzy i bez planu po prostu kończy się utratą kapitału, bo jeżeli nie wiemy tak naprawdę, jaki Bitcoin ma potencjał, ile może urosnąć, kiedy wchodzić w altcoin, w jakie altcoiny wchodzić, jak robić research, no to tak naprawdę nie wiemy, co, co na tym rynku zrobić. Na początek liczy się na świecie, w świecie kryptowalut czas wejścia. To jest podstawa, o której niestety nie myśli wielu nowych inwestorów, ale to jest tak naprawdę oczywiste, jak się o tym bardziej pomyśli. Czas wejścia to jest coś, co jakby definiuje, jaki mamy potencjał inwestycyjny. Odnosząc to chociażby do polskiego złotego i amerykańskiego dolara. No jeżeli wchodzimy w amerykańskiego dolara, który kosztuje 4 zł, no to nasz potencjał inwestycyjny jest mniejszy, niż gdy wchodzimy w amerykańskiego dolara, który kosztuje 3 zł. To jest tak zwany risk-reward ratio, o którym za chwileczkę pomówimy. Natomiast teraz skupimy się na samym czasie wejścia, czyli na etapie rynku, w którym wchodzimy do tego, do tego rynku, na podstawie cykliczności bitcoina. Patrząc na wcześniejszą hostę, żeby to wytłumaczyć nieco prościej, tak mniej więcej wyglądała ostatnia hosta, kiedy to bitcoin wzrósł z 3200 dolarów do blisko 70 tysięcy, a dokładnie 69 tysięcy 40 dolarów. Mówiąc, na jakim etapie rynku jesteśmy lub jaki mamy czas wejścia, gdybyśmy wchodzili do tego rynku na samym dołku przy poziomie mniej więcej 3000 dolarów, zarobilibyśmy na tym bitcoinie dwudziestokrotnie. Mówiąc tylko o samym Bitcoinie, oczywiście Ethereum zarobiłoby jeszcze więcej, Binance Coin jeszcze więcej, inne altcoiny, jakieś Dogecoiny i tak dalej, jeszcze więcej. Ale wchodząc do tego rynku dosłownie kilka miesięcy później na poziomie. Trzykrotnie wyższym, blisko 12 tysięcy dolarów, czy też nawet licząc dla, dla równego rachunku 10 tysięcy dolarów, na tym rynku już zarobilibyśmy tylko i wyłącznie sześciokrotnie. Oczywiście zakładając, że Bitcoin, wychodzilibyśmy z tego bitcoina całym naszym portfolio, i to jeszcze na samym szczycie. To jest takie uproszczenie, ale które mniej więcej pokazuje, o co mi chodzi z tym czasem wejścia. Czas wejścia jest bardzo ważny, ponieważ biorąc pod uwagę to, kiedy dołączamy do rynku. No jesteśmy w stanie też oszacować wiedząc na jakim etapie rynku jesteśmy no jaki jest dalszy potencjał wzrostowy niestety Większość inwestorów, która dołącza do świata kryptowalut, dołącza po bardzo dużych wzrostach. Dołącza gdzieś tam na późniejszych etapach, chociażby tutaj mamy kolejny późniejszy etap. No i tutaj już Bitcoin urósł od tego poziomu tylko i wyłącznie dwukrotnie. I ta większość osób, która jest przyciągnięta wzrostami, a automatycznie też popełnia podstawowy błąd, czyli wchodzą, bo rośnie, a potem jeszcze nie daj Boże, sprzedają, bo spada, czyli robią odwrotnie, jak tu twierdzi słynny inwestor Warren Buffett, który w wielu rzeczach też się myli i mylił się i przyznawał się. Do tego, że się mylił, chociażby nie inwestował w Facebooka, nie inwestował w Microsofta, nie inwestował w Apple'a, wyśmiał całkowicie Amazona i tak dalej, więc popełnił wiele takich błędów inwestycyjnych, zwłaszcza jeżeli chodzi o te nowe powiedzmy technologie i też wyśmiewa kryptowaluty, ale powiedział bardzo mądrą rzecz: kupuj, kiedy na rynku leje się krew. A sprzedawaj, kiedy wszyscy są chciwi, kiedy wszyscy chcą. Ludzie, niestety, nowi popełniają błąd i robią dosłownie odwrotnie. Wchodzą, bo rośnie, a sprzedają, bo spada. I niestety jest to proste, oczywiste, zwłaszcza jak teraz Wam to powiedziałem, że czas wejścia jest bardzo ważny i gdzieś tam stanowi o tym, jaki mamy potencjał inwestycyjny i ile jesteśmy w stanie ugrać, ale taki nowy inwestor, który wchodzi gdzieś tam na poziomach blisko górki, blisko końca i nie ma kompletnie pojęcia o cykliczności, o czasowości, o czteroletnich cyklach Bitcoina i o tym, jak się Bitcoin zachowuje, no nie wie tak naprawdę, na jakim etapie rynku jest, jednocześnie też nie wie, kiedy ta hosta czasowo powinna się skończyć, nie wie i ile mniej więcej Bitcoin może urosnąć, no to pytanie moje brzmi, to kiedy on będzie chciał wychodzić? On tak naprawdę nie wie. Więc Wy akurat muszę powiedzieć, że jesteście na tym live'ie na żywo, no to macie akurat to szczęście, że wchodzicie do tego rynku, biorąc pod uwagę cykliczność w miarę wcześniej. Natomiast jeżeli ktoś będzie oglądał to nagranie na YouTubie, no to będzie musiał się też zastanowić na jakim etapie rynku jest podczas oglądania tego nagrania i oczywiście jeżeli chodzi o sam moment wejścia, na sam, jeżeli chodzi o sam etap wejścia, no to tutaj działa słynne risk reward ratio, o którym musicie pamiętać i to jest bardzo ważna rzecz, którą gdzieś tam musicie sobie zapisać, czyli risk -reward the ratio Jest to stosunek potencjalnego zysku do ryzyka. I chociażby ta krzywa dzwonowa, o której mówiłem też przy okazji ostatniej prezentacji, bo tam też więcej mówiłem o krzywych dzwonowych i o tym, jak właśnie ten, ten cały te rynki finansowe według krzywej dzwonowej się nam rozgrywają, ale ta krzywa dzwonowa bardzo fajnie nam pokazuje risk reward ratio. No jeżeli wchodzimy na wcześniejszym etapie rynku, to, to potencjał wzrostowy, czyli ta zielona strzałka, jest większa, ale potencjał spadkowy jest o wiele, wiele mniejszy. Czyli to risk reward ratio. Jest po naszej stronie. Risk, ryzyko jest na małym poziomie, a reward, czyli potencjalna nagroda, jest na o wiele wyższym poziomie. Natomiast gdybyśmy wchodzili po tej prawej stronie, czyli na prawej strzałce, no to już ta zielona strzałka jest malutka, potencjalny reward jest mały, ale risk, czyli to ryzyko dalszego spadku, jest bardzo duże. I to jest. Po pierwsze, świadomość tego, że coś takiego jak risk-reward ratio istnieje, pozwoli wam pohamować chciwość, pohamować euforię, ale jednocześnie też mam nadzieję, pomoże wam sprzedawać kryptowaluty w czasie, kiedy te kryptowaluty trzeba sprzedawać, ponieważ tak naprawdę kryptowaluty. Powinniśmy sprzedawać wtedy, kiedy czujemy się z tym niekomfortowo, i to jest druga ważna rzecz, którą powinniście sobie zapisać. Nigdy nie powinniście czekać na to, aż poczujecie się dobrze z poziomem sprzedaży, ponieważ takich ludzi jak wy, takich inwestorów jak wy, są tysiące, a nawet miliony. I nigdy rynek nie dojdzie do takiego poziomu, jak gdy większość poczuje się dobrze ze sprzedażą swoich aktywów. Sprzedajemy wtedy, kiedy wszyscy krzyczą Tudamun, kiedy wszyscy krzyczą minimum socjalne, kiedy ludzie mówią, że hossa się nie skończy, wtedy powinniśmy sprzedawać. Niestety wtedy czujemy się. Jak jak frajerzy, że sprzedajemy za wcześnie, że jeszcze trochę powinniśmy poczekać, to jest dobry moment na to, by sprzedać. Także wielu inwestorów do rynku przyciągają wzrosty. Wielu jednak ma świadomość tego, że im większe, wielu nie ma świadomości tego, że im większe wzrosty, tym większe ryzyko i coraz mniejszy potencjał inwestycyjny. Więc tak naprawdę takiego nowego inwestora, nieświadomego na rynku, wzrosty cieszą. I on sobie myśli, kurczę, jeszcze rośnie, jeszcze rośnie, jeszcze rośnie, ale ten świadomy inwestor, który wie o czymś takim jak risk-reward ratio, powinien wiedzieć, że każdy wzrost wiąże się z tym, że potencjalnie spadniemy z jeszcze wyższego i z jeszcze wyższego i z jeszcze wyższego konia. Także im więcej Bitcoin urośnie, tym większy będzie pullback albo też potencjalnie tym większa szansa na to, że już wreszcie ten pullback będzie. Więc to jest taki ki, który ma dwa końce. Także zawsze pamiętajcie o risk reward ratio i to w kontekście tego, kiedy wchodzicie do rynku. No jak wchodzicie do rynku na dołku, blisko dołka, chwilę po dołku, no to to risk reward ratio jest po waszej stronie. Jeżeli ktoś będzie ten film oglądał w 2024 albo 2025 roku, no to już będzie na zupełnie innym etapie rynku. Jeżeli bitcoin będzie kosztowało wiele, wiele więcej niż dołek na poziomie 15 tysięcy dolarów, to też niech ma świadomość tego, że reward, potencjalna nagroda jest coraz mniejsza, bo przecież bitcoin w nieskończoność rosnąć nie będzie, a jednocześnie ryzyko jest coraz większe musicie mieć świadomość tego na jakim etapie rynku jesteście. Bez wiedzy o czasowości i cykliczności Bitcoina nie jesteśmy w stanie oszacować potencjału inwestycyjnego oraz momentu kiedy należy opuszczać rynek realizując zyski. I to jest bardzo ważna rzecz. Pytanie jakie należy sobie zadać to jaki to etap rynku? Kiedy będę sprzedawać? Ile jeszcze Bitcoin może urosnąć? Na jakim poziomie będę sprzedawać? I czy sprzedaż będzie na raz czy też partiami? I to jest Powiedzmy dla Was taka ściągawka, którą powinniście mieć przy sobie, i póki nie odpowiecie sobie na te pytania, póki nie macie ustawionej odpowiedniej strategii. Bo jeżeli nie wiecie, jaki to jest etap rynku, to nie wiecie, ile jeszcze Bitcoin może urosnąć. Jeżeli nie wiecie, ile Bitcoin może urosnąć, to też nie wiecie, kiedy będziecie sprzedawać, no bo jeżeli Bitcoin może dojść do 100 tysięcy potencjalnie w tym cyklu, no to powinniście sprzedawać jeszcze przy 80, 85, 90, 95, bo też będą cwani ludzie, którzy będą chcieli to, tego Bitcoina sprzedawać wcześniej, ale jeżeli z obliczeń wyjdzie Wam, że Bitcoin dojdzie do 70 tysięcy, albo w drugą stronę do 200 tysięcy, no to też wyjście za wcześnie nie jest fajnym rozwiązaniem. Także wiedza o tym, jaki etap rynku mamy, ile bitko może urosnąć i kiedy będę sprzedawać, bo ile bitko może urosnąć, to jest jedna kwestia, ale jeżeli obliczymy sobie, że potencjalnie to jest 100 tysięcy dolarów, to też musimy zadecydować, czy chcemy wtedy sprzedawać, czy nieco wcześniej. I dodatkowo też, czy sprzedawać będziemy na raz, czy też partiami, co jest moim zdaniem o wiele mądrzejsze. Teraz przejdźmy do tego, jak wygląda rynek w tej chwili. Bitcoin w tej chwili kosztuje mniej więcej 27 tysięcy dolarów. Dzisiaj, gdy mamy tego live'a, czyli 25 maja 2023. I od jakiegoś czasu waha on nam się w granicach 26-27 tysięcy dolarów za sztukę. I ten, ten stan rzeczy mamy tak naprawdę gdzieś od połowy kwietnia. I tak też mniej więcej wygląda nam w tej chwili wykres Bitcoina. Widać, że od jakiegoś czasu Bitcoin ma swoje odreagowanie. Natomiast, gdy sobie zobaczymy wykres Bitcoina w długim terminie, to widzimy, że Bitcoin tak naprawdę zachowuje się według pewnego schematu. Mamy ogromne wzrosty, czyli etap wzrostów, zielona strzałka, mamy etap spadków, tak zwaną bessę, mamy też okres dołkowy zaznaczony żółtą strzałką i to jest idealny moment na to, aby Bitcoina kupować i znowu lecimy do góry, mamy Hossę, Bessę, okres, by Bitcoina kupować, Hossa, Bessa, no i w tej chwili wyszliśmy z tego okresu, gdzie Bitcoina warto było kupować, który osiągnął poziom 15 tysięcy dolarów za sztukę, no i trudno było obliczyć, czy dołek Bitcoina to dołek Bitcoina, natomiast wiedząc, że cofnął on nam się o ponad 70% od swojego ATH, tak jak mówiłem na moich nagraniach, warto jest kupować i uśredniać. Jeżeli polecimy dalej niżej, to po prostu się go dokupi, jeżeli nie poleci niżej, no to kupiliśmy go na samym dołku, natomiast czekanie na idealny dołek, tak jak niektórzy czekali na 12 tysięcy, na 10 tysięcy, na 8 tysięcy, no nie jest mądrym rozwiązaniem. Oczywiście jest szansa, że Bitcoin taki poziom by osiągnął, natomiast co jeżeli nie? Czy będziemy tego bitcoina gonić, czy będziemy go kupowali przy 20 wtedy tysiącach? Lepiej jest tak naprawdę uśredniać, mądrze wchodzić, korzystając z tego, że już jest na ponad 70% przecenie. No i tutaj białą linią zaznaczony jest dalszy potencjał bitcoina, czyli potencjał do dalszych wzrostów. Odnosząc to do wykresu bitcoina, widać, że na przestrzeni lat tak to mniej więcej wyglądało. Bitcoin rósł, spadał, mieliśmy dołek, rósł jeszcze wyżej, spadał, mieliśmy dołek, rósł jeszcze wyżej, spadał, mieliśmy dołek, no i od jakiegoś już czasu faktycznie rośniemy. Co ciekawe, te wzrosty trwają już gdzieś tam od. Kilku ładnych miesięcy. Bitcoin już w tej chwili zrobił 100% od swojego dołka, ale widać też, że mamy pewne odreagowanie. Odreagowanie, które trwa mniej więcej od 5-6 tygodni. Także wzrosty już się rozpoczęły, natomiast potencjał do dalszych wzrostów dalej jest. Więc to jest, jeżeli dzisiaj oglądacie to te, tego live'a na żywo, no to wiecie, na jakim etapie rynku jesteście. Natomiast jeżeli ktoś będzie oglądał nagranie z tego live'a, no to też musi dostosować się do czasowości i zobaczyć, na jakim etapie rynku jest, natomiast potencjał do dalszych wzrostów zgodnie z tą cyklicznością Bitcoina jest. No i tutaj widać, że Bitcoin zachowuje się bardzo fajnie w tych swoich czteroletnich cyklach według schematu. Niestety osoby, które nie analizują Bitcoina, zazwyczaj gdy Bitcoin spada o ileś 10%, mówią, że to koniec, Bitcoin już więcej się nie podniesie, że upad, a ten Bitcoin nam upada co jakiś czas cyklicznie, co 4 lata i te besty też trwają mniej więcej tyle samo, mniej więcej rok. Co ciekawe, dwie ostatnie trwały równo 3 365 dni, ale w długim czasie cały czas idziemy do góry, i są po prostu lepsze i gorsze momenty na to, aby Bitcoina kupować. Wzrosty już się rozpoczęły, natomiast potencjał do dalszych wzrostów jest. Ja tam narysowałem na wcześniejszym slajdzie sam, taki powiedzmy, jak bitcoin może się mniej więcej zachować zgodnie z cyklicznością, ale są analitycy techniczni i różni ludzie, którzy gdzieś tam mniej więcej nam pokazują zgodnie z tą cyklicznością, jak to mniej więcej może wyglądać. No i my jesteśmy tutaj, czyli jesteśmy na etapie już po potencjalnym dołku, ale na etapie tak zwanej reakumulacji, czyli na etapie odreagowania po pierwszych wzrostach. Widać też na świetach bitcoinowych rocznych, że Bitcoin zachowuje się według pewnego schematu, czyli mamy 3 lata zielone, kiedy to Bitcoin przez 3 lata nam cały czas rośnie, a następnie mamy rok Bessy i znowu mamy 3 lata zielone i mamy rok Bessy, znowu mamy 3 lata zielone i znowu rok bezsy, i z tego roku bezsy, który był w roku 2022, wyszliśmy. No i rozpoczynamy rok 2023, który już jest na fajnym plusie. No i potencjalnie, patrząc na to tak, zgodnie z cyklicznością, no to będziemy mieli jeszcze 2023, 2024 i 2025 na zielono. Więc tutaj już nam się klaruje, że potencjalny koniec Hossy, koniec tego cyklu, czyli najlepszy moment na to, by sprzedawać bitcoina, powinien być gdzieś w 2020 roku. Widać to wszystko też na wykresie, który gdzieś tam pokazuje nam to dokładnie jak nam się rozgrywają pewne etapy rynku i widać niebieskim kolorem zaznaczone są bull markety, czyli hossy bitcoina, kiedy to bitcoin rośnie. Szarym kolorem beżowym można powiedzieć jest zaznaczone bear market, czyli rynek niedźwiedzi okresy, w którym Bitcoin cały czas nam spada. Następnie mamy okres akumulacji, ale co ciekawe, po tym okresie akumulacji mamy wzrosty przyspieszone i okres reakumulacji. Okres reakumulacji jest to czas, w którym Bitcoin ma swoje odreagowanie. Jest to czas, w którym ludzie zastanawiają się, czy to HOSSA, czy to nie HOSSA. Część sceptyków mówi, że to nie jest HOSSA i że to były tylko i wyłącznie krótkie wzrosty, ale zaraz dalej będziemy lecieli w dół. I tak było za każdym razem. Tak było trzykrotnie i właśnie mamy ten etap w tej chwili czwarty raz i często, gdy ja mówię o hoście na moim kanale YouTube pod komentarzami ludzie mówią, o jakiej hoście ty konieczny gadasz, o czym ty pierdzielisz, żadnej hossy nie ma, bitcoin wzrósł, bo padły amerykańskie banki, bo poszedł do dróg, ale lecimy dalej w dół i już tej hossy więcej nie będzie. Na szczęście jestem na tym rynku na tyle długo, że już przeżyłem tego typu sytuacje kilkukrotnie i ja wręcz, mam takie déjà vu za każdym razem, gdy jesteśmy na jakimś takim specyficznym etapie rynku, bo po prostu ludzie mówią dokładnie to samo. Na dołkach zawsze ludzie mówią, że to już jest koniec, bitką się nie podniesie, po czym bitką się podnosi. Na okresach reakumulacji zawsze ludzie mówią, że to nie jest hossa i spadamy dalej, że to był tak zwany dead cat bounce, że się odbicie nieżywego kota i będziemy lecieli dalej w dół. Potem mamy hossę, chwila jest ciszy, gdzieś tam na górnych etapach hossy wszyscy mówią to da moon, nie będzie bessy, lecimy, podają jakieś wyceny z kosmosu. Potem, gdy przychodzą pierwsze spadki, to ludzie mówią, że dalej będzie hosta trwała, no a potem weź znowu jest żal, płacz i zgrzytanie zębów i dochodzimy do etapów, w którym ludzie mówią, że Bitcoin się nigdy więcej nie podniesie. Także nawet psychologicznie na to patrząc, mogę Wam powiedzieć, że w tej chwili psychologia także wskazuje na to, że jesteśmy na okresie reakumulacji. Niestety jest to okres takiego marazmu, który może trwać jakiś czas i chociażby tutaj zaznaczyłem Wam zielonymi okręgami Etapy właśnie reakumulacji. I możecie sobie zobaczyć, że w okresie w 2015 roku, możecie zobaczyć etapy, że po pierwszych wzrostach bitcoina mieliśmy Także okres pewnego marazmu, który trwał kilka miesięcy. Kilka miesięcy na rynku kryptowalut to jest naprawdę bardzo długo, i to jest czas, w którym ludzie właśnie faktycznie się zastanawiają, czy ta hostsa dalej będzie trwała. Ale tak naprawdę dla mądrego inwestora i chociażby dla ludzi, którzy mają tą wiedzę, którą właśnie w tej chwili zdobyliście, to jest czas, który po pierwsze potwierdza nam, że jedziemy zgodnie z cyklicznością, potwierdza nam, że nic nadzwyczajnego się nie dzieje, i jednocześnie jest to dobry moment na to, aby dalej akumulować sobie bitcoina, wiedząc o tym, że wszystko jest zgodnie z cyklicznością. Oczywiście, akumulujemy zgodnie z zasadą, że inwestujemy tyle, ile jesteśmy w stanie stracić, czyli takie pieniądze, których strata nie będzie nas bolała, a co najważniejsze, takie pieniądze, których żadna sytuacja życiowa nie zmusi nas, żebyśmy je po prostu wypłacili. To jest najlepsza inwestycja, czyli takie środki, powiedzmy, które jesteśmy w stanie przeznaczyć na stratę, i tu nawet nie chodzi o to, że my mamy je stracić, ale chodzi o to, że wtedy, jako inwestorzy, Podejmujemy zupełnie inne decyzje inwestycyjne. Nie ulegamy emocjom. Gdy są odreagowania pullbacki, to nie płaczemy, że nam spada portfolio, ponieważ te pieniądze nie mają jakiegoś większego znaczenia w naszym portfelu. Będziemy też o tym za chwileczkę mówili, ponieważ niestety ci biedniejsi inwestorzy. Popełniają taki błąd, że inwestują za dużo pieniędzy, inwestują wszystkie swoje oszczędności, no i wtedy stają się dawcami kapitału poprzez podejmowanie błędnych decyzji inwestycyjnych, ponieważ łatwo jest powiedzieć, że a trudno, zainwestuję wszystko, co będzie, to będzie na etapie, kiedy Bitcoin rośnie, ale gdy zaczyna spadać albo gdy ma odreagowanie, nasz mózg płata nam figle, i mało kto jest w stanie to uciągnąć bez przepracowania pewnych, powiedzmy, swoich schematów, pewnych filtrów, które życie na nas nałożyło. Ale to to jest osobna kwestia kwestia psychologii. W każdym razie przechodząc do tego środkowego okręgu zielonego, tutaj widać także, że gdy Bitcoin wystartował nam z poziomu 3000 dolarów, aż do 12000 dolarów, czyli wzrósł trzykrotnie, nagle rozpoczął spadki. I co ciekawe, te spadki trwały aż 6 miesięcy. To jest naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o rynek Kryptowalut, zwłaszcza dla ludzi, którzy gdzieś tam są przyciągnięci wzrostami, którzy często wchodzili, bo bitcoin wzrósł o 100%, bo wzrósł o 200%. Niektórzy wchodzili na tym lokalnym szczycie przy poziomie 10, 11, 12 tysięcy dolarów i nagle bitcoin zaczyna nam spadać. Nagle robi 11, potem 10, potem 9, potem 8 i to trwa pół roku. Pół roku to jest połowa bezsy. Biorąc pod uwagę to, że bezsy trwają przynajmniej te dwie ostatnie równo rok, no to pół roku to jest połowa bezsy i wielu inwestorów naprawdę potrafiło się wtedy poddać, potrafiło ten rynek porzucić, potrafiło sprzedać, bo faktycznie zainwestowali za dużo pieniędzy, czyli popełnili podstawowy błąd, zainwestowali więcej niż są w stanie stracić. weszli w bitcoina przy 12 tysiącach, a nagle jest 8. No to co robimy? No to ratujemy kapitał. Lepiej mieć te dwie trzecie, niż tracić jeszcze więcej. Straciłem jedną trzecią całych moich oszczędności życiowych, a tak naprawdę to był czas, w którym trzeba było siedzieć na tyłku, ręce pod tyłek i czekać na dalszy rozwój sytuacji. I tak też widać po wykresie, że jesteśmy dokładnie na tym samym etapie. Jesteśmy na etapie podołkowym. Bitcoin wzrósł nam z poziomu 15 tysięcy do ponad 30 tysięcy, czyli zrobił on nam 100% zysku. No i weszliśmy od połowy kwietnia właśnie w ten okres marazmu, w okres tak zwanej reakumulacji. I ile ona potrwa? Tego nie wiemy. Może ona potrwać nam 3 miesiące, 4 miesiące, może pół roku, a może będzie trwała wyjątkowo krótko, ponieważ teraz mamy pewne takie przesłanki o tym, że może ten okres być skrócony, z tego chociażby względu, że do rynku dołączają duzi gracze, jak chociażby informacja sprzed kilkunastu dni, że nagle Tether postanawia zacząć swoich zysków skupować kryptowaluty. no Tego typu siła zakupowa powinna też nam dźwigać rynek. Ciekawostką i bardzo wielkim plusem jest też to, to, że w tej chwili znowu nowi inwestorzy popełniają ten sam błąd. Wychodzą z rynku, co widać po tych najmniejszych portfelach, portfelach 001 bitcoina, 01 bitcoina. Widać to też po wykresach tak zwanych short termowych, czyli krótcy inwestorzy, inwestorzy, którzy są krótko na rynku, bitcoiny sprzedają, no a kto od nich kupuje? Kupują od nich inwestorzy, którzy mają setki, tysiące bitcoinów, ponieważ portfele grubych ryb nam cały czas rosną, dobijają do 7,5 miliona sztuk, czyli tego kluczowego poziomu, ale jednocześnie co ciekawe, adresy long termowe, czyli Adresy, które trzymają bitcoiny od kilku lat, czyli nawet od wcześniejszej BESSY, na tych poziomach dokupują. I to pokazuje, jak należy grać, jeżeli chodzi o ten rynek, jak należy się zachowywać, ale to też daje nam bardzo silny fundament prowzrostowy. No bo jeżeli ktoś, kto posiada setki, a nawet tysiące bitcoinów, kupuje go na poziomie 26, 27, 28, 30 tysięcy dolarów, to raczej ktoś, kto posiada setki milionów dolarów na koncie, i to tylko w bitcoinie, i to tylko na jednym adresie, raczej tego typu osoba nie będzie bitcoina sprzedawała w popłochu, jeżeli by spadł. A te bitcoiny oczywiście z rynku nam są ściągane. Także w tej chwili mamy reakumulację i jest to okres odreagowania marazmu po pierwszych wzrostach od dołka. Teraz możemy sobie przeanalizować, jak to wyglądało czasowo w tych wcześniejszych okresach reakumulacji. Po pierwszych wzrostach Bitcoin w 2015 roku urósł o 100% i odregowanie trwało 4 miesiące, licząc od przebicia ostatniego lokalnego szczytu. No i teraz, patrząc na ten wykres w tej chwili, możemy zobaczyć, że no, ten okres, gdzie nic się nie działo, po bardzo dynamicznych i szybkich wzrostach, trwał naprawdę długo, i w tym czasie wielu ludzi też się poddawało. Następnie mieliśmy okres 2019, czyli okres reakumulacji. W 2019 roku. No i widzimy ten lokalny szczyt na poziomie blisko 13 tysięcy dolarów za sztukę, kiedy to Bitcoin wzrósł nam z 3 tysięcy na 13 tysięcy. No i zobaczcie, po tym okresie też mieliśmy bardzo, bardzo duże spadki. Bitcoin zaczął nam się podnosić po 6 miesiącach, no i mieliśmy to wielkie tąpnięcie, które było chociażby spowodowane wybuchem najsłynniejszej choroby na świecie, gdzie mieliśmy ponownie zahaczony dołek, ale to był tak zwany Black Swan, czyli no, Powiedzmy, wydarzenie, którego nikt się nie spodziewał i którego nie da się przewidzieć. Ciężko jest przewidzieć coś takiego jak wybuch pandemii lub też oficjalną narrację rządzącą, że ktoś tam gdzieś zjatnie toperza. W każdym razie, nie patrząc na ten Black Swan Event, Bitcoin przed nim zaczął nam się podnosić. A mimo tego, że mieliśmy faktycznie ten Black Swan, po nim też bardzo szybko dobiliśmy do poziomu przedspadkowego i lecieliśmy dalej w górę. Ale faktycznie ten okres spadkowy trwał pół roku. No i patrząc na to, co w tej Dzieje się na rynku, od 15 kwietnia także mamy okres spadkowy na Bitcoinie, gdzie człowiek bez wiedzy, którą w tej chwili Wam przekazałem, powie, „E żadnej hostsy nie będzie. Albo człowiek, który zainwestował za dużo, powie, kurde, wpakowałem całe swoje oszczędności życiowe. A teraz bitcoin kosztuje o kilka tysięcy dolarów mniej, sprzedaję, bo nie jestem pewien, czy ta hossa będzie czy nie. Najwyżej poczekam, bo jak będzie rósł dalej, no to wtedy sobie kupię. I taka osoba wychodzi z rynku. Natomiast osoby z wiedzą, które wiedzą to, co wy teraz wiecie, czyli że mamy na rynku kryptowalut okresy reakumulacji, to no będą się z tego tylko i wyłącznie cieszyć, ponieważ po pierwsze, to jest potencjalnie czas na to, żeby kupić bitcoina poniżej poziomu 30 tysięcy dolarów, a po drugie, pokazuje nam to, że jeżeli bitcoin zaczął nam, Rosnąć zgodnie z cyklicznością, spadał nam zgodnie z cyklicznością, i jednocześnie teraz mamy okres reakumulacji zgodnie z cyklicznością no to ta cykliczność dalej funkcjonuje, a jeżeli dalej funkcjonuje, no to mamy większe prawdopodobieństwo na to, że faktycznie te wzrosty dalej będą kontynuowane i faktycznie hossę będziemy mieli. Jak na razie ten okres trwa 6 tygodni, natomiast biorąc pod uwagę to, że raz trwał 4 miesiące drugi, raz trwał 4 miesiące trzeci, raz trwał 6 miesięcy, no to ciężko jest stwierdzić, jak długo ten okres będzie trwał. Nie wiemy, czy to będzie kilka jeszcze tygodni, czy jeszcze kilka miesięcy, natomiast jest to na pewno pocieszające dla osób, które nie wiedziały, co dalej z rynkiem. Jest to okres marazmu, niepewności i śmieszkowania, że to nie jest żadna hostsa Ja osobiście to też widzę po niektórych komentarzach na moim kanale YouTube. Mam akurat to, to, to szczęście, że moje doświadczenie na rynku kryptowalut jest na tyle duże po tych blisko 10 latach, że jak czytam tego typu komentarze, no to maluje się na mojej twarzy lekki uśmiech. I, I cieszę się, że tego typu komentarze się pojawiają. To jest po prostu nawet, bym powiedział, potwierdzenie dla mnie tego, że jesteśmy na odpowiednim etapie rynku, zgodnie z czasowością, na którym powinniśmy być. Także wracając do tego naszego, naszej ściągawki, którą dla Was przygotowałem, mamy już odpowiedź na pierwsze pytanie. Jaki jest to etap rynku? Czyli jesteśmy na etapie rynku, reakumulacja. Natomiast, jeżeli ktoś będzie oglądał e, chociażby e, to nagranie za miesiąc, dwa miesiące, za trzy miesiące w 2024, no to musi tę lekcję odrobić sobie sami i na tej podstawie na, 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 zobaczyć, na jakim etapie rynku jesteśmy. I wtedy jego risk-reward ratio będzie też na innym poziomie, jak Bitcoin będzie kosztował 35, 40, 45 lub 50 tysięcy dolarów. I tego typu osoba nowa, która wtedy dołączy do rynku, no będzie też musiała mieć świadomość tego, że reward, czyli potencjalna nagroda, już jest na mniejszym poziomie, risk jest na większym poziomie, ale to powinno też uratować tą osobę przed, jakiegoś, przed jakimś nadmiernym zafascynowaniem tym rynkiem, przed nadmierną euforią i przed myśleniem na zasadzie, że bez nie będzie, no i że tylko i wyłącznie lecimy w kosmos. Następne pytanie, na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć, no to kiedy będę tego Bitcoina sprzedawał? No bo jak już wiem na jakim etapie rynku jestem, czyli jestem na etapie chwilę po dołku Bitcoina, nie jest najtaniej, ale drogo jeszcze nie jest. No to teraz powinniśmy zastanowić się jako początkująca osoba, kiedy tego Bitcoina będę chciał sprzedawać. Wielu inwestorów niestety popełnia takie błędy i to jest dla mnie niezrozumiałe totalnie, ale takie błędy popełniają, że oni nie wiedzą, kiedy bitcoina będą sprzedawać. Oni będą sprzedawać bitcoina, jak na przykład będą mieli tyle pieniędzy na koncie, że będą w stanie spłacić kredyt na przykład za swoje mieszkanie. No i tutaj muszę zmartwić te osoby, a nawet przestrzec te osoby, jeżeli jesteście na live, rynek nie będzie rósł tak długo, aż wam wystarczy. Rynek nie będzie czekał na was, aż się dorobicie. Rynek będzie rósł zgodnie z cyklicznością. I teraz, jeżeli chodzi o cykliczność w kontekście czasowości w tych czteroletnich cyklach Bitcoina, no to chociażby pierwszy cykl Bitcoina trwał 142 tygodnie. Następny cykl bitcoina trwał 152 tygodnie od dołka, czyli 10 tygodni dłużej. Natomiast ten ostatni nasz cykl bitcoina, kiedy to szliśmy do góry od 3200 dolarów do 69 tysięcy, trwał 151 tygodni i dokładnie 3 dni, czyli bardzo blisko tego wcześniejszego, który trwał 152 tygodnie. Także patrząc na ostatnie trzy cykle bitcoina, czteroletnie cykle bitcoina, mieliśmy 142 tygodnie wzrostu od dołka, 152 tygodnie. Wzrostów od dołka oraz 151 tygodni i 3 dni od dołka. Zatem na tej podstawie jesteśmy w stanie sobie mniej więcej oszacować, jak ten Bitcoin może nam się rozłożyć na przestrzeni następnych lat, jeżeli chodzi o wzrosty. Wniosek: jeżeli uznamy, że cykliczność jest zachowana, a jak na razie ten okres reakumulacji nam na to wskazuje, to w kolejnym cyklu. Od 140 tygodnia, od dołka, warto być czujnym i ograniczać euforię. I to też jest taka bardzo fajna wskazówka dla Was, która gdzieś tam powinna Wam zapalać lampkę kontrolną, bo niestety psychologia wskazuje na to, i tego musicie być świadomi, że im będą większe wzrosty, tym będziecie bardziej chciwi. I tym więcej będziecie chcieli. I ja sobie przypominam moje pierwsze, moją pierwszą prezentację, którą zrobiłem dla mojej społeczności, mojego forum, które powstało na samym dołku Bitcoina, kiedy to kosztowało 3000 dolarów za sztukę, kiedy uznałem, że warto jest wypuścić taki produkt, bo moim zdaniem to dołek Bitcoina i moim zdaniem warto, aby ludzie gdzieś tam od tego momentu do rynku dołączali. Ja pamiętam, że na tej pierwszej prezentacji, zresztą też będę Wam to pokazywał na dzisiejszym live, mówiłem o tym, że według moich obliczeń Bitcoin powinien dojść do mniej więcej 60-90 tysięcy dolarów, gdzie ta średnia wychodzi 75. Ja pamiętam, wtedy na sali było ponad 100 osób i te osoby zrobiły wielkie oczy, no bo Bitcoin wtedy kosztował 3,5 tysiąca dolarów, a konieczny mówi, że dojdziemy do mniej więcej 60-90 tysięcy. No więc jak każdy sobie policzy, mówi: Kurde, to co, to Bitcoin rośnie dwudziestokrotnie. No to ludzie mieli już te dolary w oczach i mówili, wow, ale by było fajnie, gdyby bitcoin faktycznie tyle urósł. Po czym Bitcoin faktycznie doszedł mniej więcej do tego poziomu, zrobił 69 tysięcy, a co zrobili inwestorzy? Było im mało. Chcieli jeszcze więcej i jeszcze więcej. Mało kto realizował zyski. Mało tego, gdy ja realizowałem zyski i pisałem o tym na Twitterze, to byłem za to krytykowany, że nie mam jaj, że sprzedaję za wcześnie, bo przecież Tudamun, bo przecież minimum socjalne 100 tysięcy, bracia Winklevoss mówią o jakichś 300 tysiącach, plan B 250, jakiś tam powiedzmy John McAfee mówi o milionie dolarów, a konieczny wychodzi od 55 tysięcy w górę. I to pokazuje, że gdzieś tam, gdy Bitcoin kosztował 3000 i potencjał był do 20-krotnego wzrostu, ludzie mówili: Wow, ale zarąbiście. A gdy faktycznie byliśmy na 20-krotnym zysku, ludzie mówili: Lecimy dalej. To the moon. I świadomość tego, że istnieją cykle, jest też coś takiego jak czasowość na Bitcoinie, czyli jesteśmy w stanie odnieść się i do procentowego wzrostu, ale jednocześnie też do czasowości, pomoże Wam realizować zyski. No bo jeżeli zazwyczaj te etapy wzrostowe trwały 140, 150 tygodni, no to jak? będziemy na 140 tygodniu od dołka Bitcoina na poziomie 15 tysięcy dolarów, no to lampka kontrolna powinna Wam się zapalać i wszyscy będą krzyczeli to the moon, wszyscy będą krzyczeli pół miliona dolarów, milion dolarów, czy jakie tam sobie kwoty będą podawali, ale Wy, jako mądrzy inwestorzy z wiedzą, którą w tej chwili zdobywacie, powinniście sobie myśleć nie, 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 dwa lata temu w 2023 koniecznie mówił nam o jakiejś tam cykliczności, nam tutaj wybija 140 tydzień, ja powolutku zacznę tego Bitcoina sprzedawać. I tak też, uznając, że dołek mieliśmy 10 listopada 2022 roku, to szczyt cyklu powinien mieć miejsce między 1 sierpnia 2025 to są 142 tygodnie od właśnie tego 10 listopada 2022, a 10 października 2025 to jest 152 tygodnie. I nie wiemy, czy to będzie bliżej 140 tygodni, czy bliżej 150 tygodni, a może to będzie 160 tygodni. Ciężko jest nam powiedzieć. Natomiast to powinna być, tak jak mówiłem, lampka kontrolna dla Was, że czasowość wskazuje na to, że powolutku powinniśmy się zwijać i realizować zyski. Cieszyć się z tego, co mamy. To też jest osobna kwestia tego, że powinniśmy praktykować wdzięczność za to, co mamy i za to, że jesteśmy na tym rynku, który gdzieś tam pozwala nam zarobić i to o wiele więcej niż daje konto oszczędnościowe w banku, złoto, srebro czy nawet w nieruchomości. Ale z czasowości. Wynika, że szczyt bitcoina, czyli idealny czas do tego, aby go sprzedawać, powinniśmy mieć między 1 sierpnia a 10 października 2025. Ja swoją drogą też sobie na telefonie, często to w wywiadach powtarzam, ustawiłem datę mojej emerytury. Datę emerytury, kiedy to więcej czasu będę chciał poświęcić sobie, a nie rynkowi kryptowalut. Ustawiłem ją sobie na 15 maja 2025, ale wiem, że gdzieś tam to się potencjalnie przeciągnie faktycznie do tego trzeciego kwartału 2025. 25, podejrzewam, że wtedy mniej więcej powinniśmy mieć szczyt Hossy, jeżeli faktycznie to wszystko dalej będzie nam się rozwijało zgodnie z cyklicznością. Wiedząc to, także łatwiej oszacować, na jakim etapie rynku jesteśmy. Tak? Czyli to jest też jakby pewne narzędzie dodatkowe do tego, aby oszacować sobie na jakim etapie rynku jesteśmy. Wy dzisiaj oglądając tego live'a na żywo, wiecie, że potencjalnie przed nami jest ileś jeszcze tygodni wzrostów, czy miesięcy, a nawet lat do 2025 roku, ale jeżeli ten film, to nagranie wyląduje kiedykolwiek na moim kanale YouTube i ktoś będzie je oglądał w 2024, no to też niech ma świadomość, że będzie miał może i rok tylko wzrostów przed sobą, a ktoś, kto będzie wchodził na tej największej euforii w 2025, 2025, no to też musi mieć świadomość tego, że to nie będzie rosło w nieskończoność. A jak jeszcze zastosuje do tego risk-reward ratio, no to też potencjalnie będzie lepszym inwestorem i nie straci tak jak większość, która wchodzi, bo rośnie, a potem sprzedaje, bo spada. Także odpowiedzieliśmy sobie na drugie pytanie, kiedy będę sprzedawać? No, kiedy? Gdzieś tam w trzecim kwartale 2025 roku. I to jest bardzo ważne, żeby tego się trzymać. Mamy jeszcze trzy pytania. Ile jeszcze Bitcoin może urosnąć? No, bo to jest też bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o procentowe wzrosty. Na jakim poziomie będę sprzedawać i czy sprzedaję na raz, czy też partiami? I tutaj chciałem Wam pokazać moje prezentacje, a raczej kilka slajdów z mojej prezentacji ze stycznia 2019 roku, kiedy to właśnie miałem prezentację dla mojej społeczności, mojego forum, kiedy to mówiłem o Bitcoinie. I wtedy właśnie też pojawił się taki slajd, ile Bitcoin może urosnąć w trzeciej hoście. Czyli w tej chwili jesteśmy w czwartej, a to był slajd tuż po spadkach Bitcoina na poziomie 3200 dolarów I, i, i zastanawialiśmy się, ile w tej hoście Bitcoin może urosnąć. Wtedy także pokazywałem. Ten właśnie wykres cykliczności bitcoina pokazywałem, że bitcoin rośnie 142 tygodnie, potem rósł 152 tygodnie, ale co ciekawe, sprawdziłem to także pod kątem wzrostów procentowych bitcoina. I w tym pierwszym cyklu wzrostowym bitcoina, bitcoin wzrósł z 2 dolarów do 1149 dolarów, czyli sam tylko i wyłącznie bitcoin wzrósł 574 razy w jednej hoście. Nie trzeba było wchodzić w altcoiny, nie trzeba było kombinować, skakać po projektach sam Bitcoin wzrósł ponad 500 razy, czyli za każdy 1000 złotych zainwestowany w Bitcoina na dołku można było wyciągnąć pół miliona złotych po 142 tygodniach. Natomiast w kolejnym cyklu Bitcoin rósł 152 tygodnie, ale rósł on z poziomu 177 dolarów do 19 600 dolarów, no i to było 11 10%, co oznacza, że Bitcoin wzrósł tylko lub aż 111 razy, czyli za każdy 1000 złotych zainwestowany w Bitcoina można było wyciągnąć 100 tysięcy złotych. No i ja na tej podstawie zacząłem sobie szacować, to ile Bitcoin może urosnąć w kolejnym cyklu i liczyłem to na podstawie właśnie tych wzrostów, że Bitcoin z cyklu na cykl rośnie mniej więcej o 5 razy mniej, sprawdzałem sobie także różnicę między szczytem jednym a szczytem drugim, sprawdzałem sobie jak tam Bitcoin rósł od przekroczenia wcześniejszego ATH do szczytu i tych moich obliczeń było 5 różnych, z czego Uwaga, średnia wyszła mi, gdy podzieliłem te wszystkie pięć obliczeń przez siebie, wyszło mi, że bitcoin powinien urosnąć mniej więcej do poziomu 75 tysięcy dolarów za sztukę. Ale co najważniejsze, i tutaj jest bardzo ważna ciekawostka, jedno z obliczeń, które w tej chwili widzicie, także wskazywało na 75 tysięcy, ponieważ założyłem sobie, że jeżeli bitcoin w pierwszym cyklu urosł 570 razy, a w drugim cyklu 111 razy, czyli 5 razy mniej, to jeżeli Bitcoin urósłby w trzecim cyklu 5 razy mniej niż w drugim, to ile by to było? I okazałoby się, okazało się, że byłoby to 2200%, a od poziomu 3200, od tego dołka, 2200% wzrostu oznacza 75 tysięcy dolarów za sztukę. I wtedy też pamiętam, jak te osoby, które były na sali, zrobiły oczy i powiedziały o kurde, 20 razy na samym Bitcoinie, wow, jakby tak było, to by było super. Po czym nagle Bitcoin to zrobił, a część z tych osób nie powychodziła, bo było im mało. I to jest przestroga dla Was, żebyście wiedzieli, że musicie sobie ustawić pewne poziomy wyjścia, zgodnie z czasowością, o której się dowiedzieliście, zgodnie też z potencjalnymi obliczeniami, ile Bitcoin może urosnąć, zapisać to sobie na kartce, a najlepiej wyryć to śrubokrętem w ścianie, żeby tego nie dało się zamazać, i zgodnie z tym wychodzić, ponieważ mózg płata figle, i gdy dojdziecie do tego poziomu. To uznacie, że jest wam mało i będziecie chcieli jeszcze więcej. Ja zawsze porównuję to do palenia papierosów i zawsze podaję ten przykład, bo ja sam osobiście przez 3,5 roku paliłem papierosy, rzucałem je kilkunastokrotnie. Udało mi się wreszcie papierosy rzucić, znaczy wreszcie nie palę papierosów już od 7- pewnie 8 lat. Zdarza mi się zapalić cygaro, natomiast papierosów nie palę tak namiętnie jak paliłem wtedy paczkę dziennie, ale bardzo porównuję to właśnie do rynku, ponieważ gdy za każdym razem rzucałem palenie papierosów, podejmowałem męską decyzję i mówiłem sobie: Nie palę, po prostu. Rzucam papierosy i nie palę. No przecież, żeby zapalić papierosa, to jest długa droga. Trzeba pójść do sklepu, kupić papierosy, trzeba tą paczkę otworzyć, trzeba wyjąć tego papierosa, włożyć do ust, złapać za zapalniczkę, odpalić. No kurczę, jest wiele etapów, na których możemy się powstrzymać i powiedzieć, no kurczę, jednak nie palę, nie chcę palić. A jednak za każdym razem do palenia, wracałem i to. Te, te powody powrotów były naprawdę absurdalne. Jak na przykład to, że kurczę, jestem gdzieś tam menadżerem u mnie w pracy, a mamy shift handovery, musimy przekazać zmianę i muszę się spotkać z innymi menadżerami, a te spotkania akurat u mnie w firmie miały miejsce na palarni i tam sobie przekazywaliśmy, co trzeba zrobić i tak dalej. No to teraz będę palił tylko na tych przekazaniach zmiany. Potem zadagowałem sobie, że tylko będę palił na przerwie w pracy, potem, że tylko w pracy, ale w domu nie. Potem, że tylko w pracy i gdzieś tam, powiedzmy, u znajomych na jakiś tam tam powiedzmy domówce, no i nim się zorientowałem, wracałem do palenia. I to jest właśnie tak, w taki sposób działa nasz mózg, że. On nas stara się przechytrzyć, i my po prostu temu ulegamy, gdzie powinniśmy podjąć męską decyzję: nie palę i koniec. I tak samo jest w inwestycjach. Mówimy sobie: tak, kurczę, jak bitcoin wzrośnie z 3000 na 70, to na bank będę wychodził. Co ja z tymi pieniędzmi będę robił? 20 razy, jak zarobię, wow, to mi wystarczy, spłacę kredyt, kupię sobie jeszcze samochód, zabiorę żonę na wakacje i jeszcze mi starczy na coś tam. Po czym, gdy bitcoin kosztuje 50, 60, 70 tysięcy dolarów, ludzie mówią: nie, kurczę, 100 tysięcy, 100 tysięcy urośnie, zobaczcie, jak ładnie rośnie, jeszcze będzie 100 tysięcy, będzie jeszcze 200, 000, 250 i dzieje się dokładnie to samo. Przyzwyczajamy się do tego, te wzrosty stają się normalne na poziomie 5, 10, 15% dziennie, każdego dnia i ciężko jest komuś powiedzieć, że jeżeli ma zainwestowane x pieniędzy niech będzie to 50 tysięcy złotych w rynek kryptowalut i każdego dnia Bitcoin rośnie o kolejne na przykład 10% czyli komuś dochodzi 5 tysięcy złotych dziennie do jego portfolio i 5 tysięcy ma więcej w poniedziałek, 5 tysięcy więcej ma we wtorek 5 tysięcy więcej ma w środę i nagle co? On ma powiedzieć w czwartek, że wychodzę z rynku, nie chcę piątkowych 5000 tysięcy, ani tych sobotnich, ani niedzielnych? Ciężko jest coś takiego powiedzieć, że dzisiaj mówię stop i nie chcę jutrzejszych 5 tysięcy. Więc to jest też bardzo ważna kwestia. No i cóż, okazało się, że Bitcoin faktycznie doszedł do poziomu mniej więcej tych 60-90 tysięcy. Nie zrobił średnio 75 tysięcy, ponieważ popełniłem tutaj mikroskopijny błąd, o którym Wam powiem, znaczy popełniłem błąd. Nie dało się tego obliczyć wtedy jeszcze, teraz dopiero wiemy na podstawie cykliczności, ale co się okazało? Że ja sobie założyłem mniej więcej, że Bitcoin rośnie o 5 razy mniej. Natomiast dowiedzieliśmy się dzięki tym wzrostom, które miały miejsce, bo już byliśmy w stanie zobaczyć, porównać te, które miały miejsce do wcześniejszych, że dokładnie jest to 5,3 razy mniej. I te 3,0 to jest różnica między 69 a 75 tysięcy dolarów. Nie dało się tego wtedy obliczyć, więc może powiedziałem źle, że to był jakiś błąd, bo jeżeli się tego nie dało obliczyć wcześniej, no to po prostu było to jakieś założenie i tak wydaje mi się, że to założenie moje, że między 60 a 90 tysięcy było wyjątkowo bliskie ze średnią 75 w porównaniu do większości osób, które gdzieś tam krzyczały o setkach tysięcy dolarów za bitcoina, a nawet i milionie dolarów za Bitcoina w tamtym cyklu. Natomiast prawda, jaką odkryliśmy, to jest to, że Bitcoin z cyklu na cykl rośnie o 5,3 raza mniej. I gdybyśmy podzielili ten wcześniejszy wzrost o 5,3 raza mniej, to by wyszło nie 2200%, a 2158%, a 2158% od dołka na poziomie 3200, to jest właśnie 69 tysięcy dolarów za sztukę. Okazuje się, że ten strzał był dość bliski, a bitcoin z cyklu na cykl rośnie o około 5,25% mniej niż we wcześniejszym cyklu. No i teraz, wiedząc to, możemy sobie założyć, zakładając, że w ostatnim cyklu bitcoin wzrósł o 2057%, to jeżeli kolejny wzrost miałby być o 5,3 razy mniejszy, okazuje się, że Bitcoin musiałby wzrosnąć o 388% od swojego dołka. Natomiast jeżeli uznamy, że dołek Bitcoina 10 listopada 2022 był na poziomie 15600 15 700 dolarów plus minus, zależy czy spojrzymy na CoinGecko, czy spojrzymy chociażby na TradingView profesjonalnym bardziej narzędziu do, 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 do sprawdzania ceny bitcoina gdzieś tam na wykresach świeczkowych, no to jeżeli dodamy sobie do tych 15 615 700 dolarów 388% wzrostu, no to okaże się, że bitcoin w tym cyklu powinien urosnąć tylko lub aż do 76 600 dolarów. Więc część osób może teraz być zawiedziona, ale jak to? Nie będzie w tym cyklu też minimum socjalnego, nie będzie 100 tysięcy, nie będzie 200 tysięcy, nie będzie 500 tysięcy. Bitcoin ledwo co przebije wcześniejszy szczyt, no skoro wcześniejszy szczyt był na poziomie 69, a tutaj konieczny mówi o 76 600. Wydaje się, że to jest zbyt mały wzrost. To jest wzrost na poziomie powiedzmy 100, ponad 100% od obecnej ceny Bitcoina. Natomiast też potencjał bardzo duży drzemie w altcoinach. I ja akurat. Tego typu poziomem bitcoina bym się zbytnio nie, powiedzmy, przejmował. Z tego względu, że też na przestrzeni ostatnich lat, ostatnich cykli zobaczyłem, że, powiedzmy, profil takiego inwestora kryptowalutowego bardzo mocno się zmienia. Dawno, dawno temu to byli ludzie, którzy używali po prostu bitcoina gdzieś tam do handlu na darknecie. Następnie były to geeki komputerowe, informatycy, programiści, ludzie, którzy dowiedzieli się o bitcoinie i o tym, że gdzieś tam coś takiego istnieje. Potem do tego dołączyli świadomi ludzie, którzy też patrzyli na powiedzmy projekty, na to jak się rozwijają, co chcą osiągnąć, kim są deweloperzy i tak dalej, a w tym ostatnim cyklu no to troszeczkę już była nada. Były NFTs, były obrazki małpek, były jakieś tam powiedzmy obrazki z Paint'a i to też pokazuje, że z cyklu na cykl dochodzi zupełnie inny profil inwestorów, ale nie ma się co dziwić, ponieważ w tym cyklu ostatnim 18, 19, 20 lat miały osoby, które w 2017 Roku były jeszcze nastolatkami i gdzieś tam tego typu, powiedzmy, profil inwestora też do tego rynku dołącza. No i to ma swoje pewne plusy, swoje pewne minusy. Plusy to takie, takimi plusami możemy chociażby. Plusy, jakie możemy wymienić, to chociażby jest to, że mamy projekty, które bardzo fajnie, bardzo szybko pompują, bardzo szybko rosną. Minusy to jest chociażby to, że dużo pojawia się bardzo skamów, dużo jest wyrzucanych jakichś projektów bezwartościowych i ten rynek odszedł od tych swoich pierwszych założeń, że Bitcoin zbawi świat, że będzie walutą światową, że gdzieś tam dzięki niemu osiągniemy wolność i będziemy wolni od banksterki, banków, będziemy mogli się wymieniać jeden z drugim bezpośredników, jakimi są banki czy też rządzący. Odeszliśmy też od chociażby. Projektów, które gdzieś tam nam pomogą w świecie, rozwiążą problemy, które nie były rozwiązane, a weszliśmy bardziej w hype, w jakieś trendy no ale jest jak jest, natomiast e, chociażby to może spowodować, że wielu inwestorów na rynku nie będzie zainteresowana bitcoinem, e, ponieważ no, uznają oni, że bitcoin rośnie najmniej i to jest plus, ponieważ bitcoin będzie mógł być tym swoim cyfrowym złotem, tym takim store of value w długim terminie oczywiście, bo widać, że e, kiedy byśmy bitcoina nie kupili, to trzy lata później i tak kosztował więcej, więc nawet jak kupiliśmy w najgorszym możliwym momencie na samym szczycie hossy, to i tak trzy lata później kosztował, on więcej i tak okazywał się najlepszą decyzją inwestycyjną, jaką mogliśmy poczynić. I taki Bitcoin pozostawiony, nieruszany, i jednocześnie gdzieś ta mania altcoinowa i taki długotrwały alt season może faktycznie sprawić, że Bitcoin dojdzie do niskich poziomów, a jednocześnie wielu ludzi zarobi na altcoinach. Natomiast ja osobiście muszę wam powiedzieć że no, myślę, że tak nie będzie. I teraz teoretycznie mógłbym zamknąć ten temat na zasadzie, ile jeszcze bitcoin może urosnąć. No, konieczny powiedział 76 tysięcy, możemy się rozejść. <laughs> możemy się rozejść, wiemy już, kiedy bitcoin będzie miał swój szczyt, wiemy do jakiego poziomu dojdzie, wiemy na jakim etapie rynku jesteśmy. Dziękuję, pozdrawiam, cześć. Natomiast ja uważam, że tak może nie być. I tu jest dla Was bardzo cenna wskazówka, bardzo cenna lekcja, że należy zwracać uwagę na psychologię. Psychologia, Moim zdaniem to jest podstawa na rynkach inwestycyjnych, ponieważ psychologia to jest nic innego jak ludzki umysł. Ludzie zachowują się według pewnych schematów. W ogóle moja cała strategia we wcześniejszej hoście opierała się o psychologię tych nowych inwestorów, gdzie wybierałem odpowiednie projekty, odpowiednie altcoiny, dokładnie takie, jakie wybiorą nowi za jakiś czas, którzy będą do rynku dołączali, tylko że zrobiłem to przed nimi i chociażby to moje portfolio pod hostę wzrosło ponad 15-krotnie w ciągu czterech miesięcy, a to też jest procent składany, bo wcześniej akumulowaliśmy Bitcoina, więc to było wzrost Bitcoina razy 15 razy, więc bardzo fajny wynik, i faktycznie pokazała ta wcześniejsza hosta, że ludzie dokładnie tego typu ruchy dokonywali. No i teraz ja obstawiam, że psychologia wskazuje na to, że bitcoin raczej do tego poziomu nie dojdzie i będzie to albo nieco mniej, albo o wiele, wiele więcej. I tutaj, jeżeli chodzi o te trzy pytania: trzecie, czwarte oraz piąte, no to. Wydaje mi się, że musimy się skupić bardziej na psychologii niż na tym, co na rynku może się wydarzyć. I ja uważam, że to, że coś wydarzyło się trzy razy, nie oznacza, że wydarzy się, wydarzy się czwarty raz. I jeżeli chodzi o dołki bitcoina, górki bitcoina, to gdy ja mniej więcej mówiłem o tym, ile powinien wynosić, powinien wynosić dołek bitcoina, ile bitcoin powinien w tym dołku kosztować, gdy gdzieś tam w roku 2019 mówiłem o dołku na poziomie 3000 dolarów, to jeszcze nikt wtedy o cykliczności bitcoina nie mówił. I ja założyłem sobie, że jeżeli coś wydarzyło się dwa razy, to jest szansa, że wydarzy się trzeci, bo nikt wtedy o tym nie mówił. Natomiast w tym cyklu i w tym dołku założyłem wręcz odwrotnie i powiedziałem, że jeżeli coś wydarzyło się trzy razy, bo faktycznie ten dołek wtedy był, to raczej czwarty się nie wydarzy. Bo ludzie już o tym wiedzą, już to odkryli i tak faktycznie się stało. Ja zakładałem, że Bitcoin nie spadnie nam do poziomu 80% od ATH, czyli poniżej 80%, bo jak już wszyscy wiedzą, że zawsze Bitcoin spada 80%, to będą ludzie, którzy uznają, że, a ja zacznę sobie akumulować od minus 70%. A ktoś powie, a ja sobie będę akumulował od minus 65%, bo w sumie to nie wiadomo, zrobię mądrze, będę uśredniał. I to spowoduje, że ta moc zakupowa pojawi się o wiele wcześniej. I faktycznie tak się stało. Po pierwsze, Bitcoin nie spadł do poziomu minus 80 parę procent od ATH, a po drugie, zaczął rosnąć o 44 dni wcześniej niż powinien zgodnie z cyklicznością, czyli ten okres dołka był o 44 dni krótszy. I tak samo jak chociażby zakładałem sobie, że Bitcoin znowu może urosnąć do między 60 a 90 tysięcy dolarów na podstawie tych wcześniejszych dwóch etapów, gdzie Bitcoin urósł 5 razy mniej i znowu 5 razy mniej i faktycznie urósł trzeci raz 5 razy mniej, to dokładnie na tej samej podstawie ja mówię, że jeżeli trzy razy Bitcoin już to zrobił i wszyscy już o tym wiedzą, to czwarty raz tak nie będzie. Niestety, niestety psychologia wskazuje na to, że jak teraz wszyscy będą trąbić, że Bitcoin urośnie do 76 tysięcy, bo zawsze rósł o 5,3 razy mniej, że tylko 70 tysięcy zrobimy, no maksymalnie 80, więcej nie będzie, jak to będzie te podzielić przez 5,2 raza, to jeżeli tak będą ludzie mówili to znowu pojawią się mądrzejsi, którzy powiedzą, no pierdziele, ja nie będę czekał do 80 tysięcy, zacznę wychodzić przy 65, ktoś przy 68, ktoś przy 70, ktoś przy 72. I z tego powodu możemy mieć bardzo silną taką presję sprzedażową przed tym poziomem. I jeżeli euforia na rynku będzie na tyle duża, że ci wszyscy, którzy chcieli sprzedać się wyprztykają, to polecimy o wiele wyżej. I wtedy możemy zrobić 90, 100, 110 tysięcy, 200 i tak dalej. Jest też pewien, powiedzmy, aspekt, który w ogóle może spowodować, że nie będziemy mieli alt seasonu, jak chociażby atak Stanów Zjednoczonych na altcoiny i uznanie bardzo dużej ilości altcoinów za securities. I wtedy ludzie będą uciekali z altcoinów do bitcoina, do stablecoinów, no bo raczej z rynku wychodzić nie będą. Jak już ktoś jest na rynku i widzi, że bitcoin rośnie, to umówmy się, nie sprzeda, ewentualnie wyjdzie do stablecoinów lub bitcoina, a jak zobaczy, że ten bitcoin rośnie, bo część wychodzi do Bitcoina, to ci, co weszli w stablecoiny, uznają, że bez sensu w nich siedzieć, bo Bitcoin rośnie i będą też uciekali do Bitcoina, przez to Bitcoin jeszcze bardziej będzie szedł do góry i to może spowodować, że nie będziemy mieli w ogóle alt -sezonu, i będziemy mieli tylko i wyłącznie wzrosty Bitcoina, dlatego na tę ewentualność moja strategia w tej chwili w dalszym ciągu to jest 80% Bitcoin, 10% Ether, 10% Binance Coin, bo to jest strategia uniwersalna. Jak na ten etap rynku? Jak na ten etap rynku Bitcoin jest najbezpieczniejszy? Najbardziej opłacalny, bo na tych etapach rośnie najwięcej, ale jednocześnie jest to zabezpieczenie na wypadek ataku Stanów Zjednoczonych na altcoiny. I tutaj odsyłam Was do mojego filmu, który pojawił się dosłownie półtorej godziny temu na moim kanale YouTube. Tam nieco więcej mówiłem o tym ataku, jeżeli chodzi o altcoiny. Także wpływ na cenę bitcoina w tym cyklu ma psychologia, bo każdy już wie, do dróg pieniędzy. Inflacja, no bo jeżeli będzie do druk, widzieliśmy to przy okazji upadków tych ostatnich amerykańskich banków. Bank upada, co robi Bitcoin? Bitcoin leci wyżej. Dlaczego Bitcoin leci wyżej? No bo Stany ratują te banki do drugiem, a do dróg pieniądza to gdzieś tam koniec końców i tak inflacja, mimo że Stany się zarzekają, że to nie spowoduje inflacji, bo te pieniądze nie wypłyną na rynek. No guzik, prawda, no bo jeżeli te pieniądze idą do banku, a bank je wypłaca w formie odsetek ludziom, którzy wpłacili depozyty, no to ci ludzie te pieniądze dostaną, więc one na rynku się pojawią. Następna sytuacja, która może mieć wpływ na cenę Bitcoina, to są stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych. Które jedni mówią, że będą spadać, inni mówią, że będą stały w miejscu, kolejni mówią, że będą dalej rosnąć, i zależy, jaką teorię przyjmiemy, taką możemy też sobie jakąś tam jakiś wniosek na tej podstawie wyciągnąć, no bo jeżeli będzie dodruk, no to inflacja wyższa. Jak inflacja wyższa, to co? Nie będą podnosili stóp, no raczej powinni. No i także mamy opcję taką, jak właśnie atak na altcoiny, który omówiliśmy, chociażby uznanie wielu za securities. Ostatnio rząd Stanów Zjednoczonych stwierdził, że Ethereum może spełniać kryterium I, Security i commodity, to co jest totalnym absurdem, no przecież tak naprawdę to, czy coś jest security, odpowiada się na test Huawei, odpowiada się na kilka pytań. Jeżeli się odpowiada twierdząco, to wiadomo, czy jest security, czy też nie. A gdzieś tam CFTC z, z sekiem się kłócą, jeden nie chce tego przyjąć, drugi nie chce tego przyjąć, uskuteczniają z psychologię i, i, i żaden nie chce wziąć, wziąć tego na siebie. Jedni mówią, że to jest security, inni commodity, jedni mówią teraz, że, że to jest i to, i to, i gdzieś tam pewnie to się skończy w jakimś tam sądzie najwyższym w Stanach Zjednoczonych, ale jeżeli gdzieś tam Potencjalnie będzie uznany na przykład Ethereum za security, a przez to wiele projektów, które jest na nim zbudowane, mnóstwo altcoinów. Teraz gdzieś tam uznano, że Filecoin też spełnia kryteria securities. No to ludzie będą w pokoju z altcoinów uciekać. No i właśnie do czego? No do bitcoina. I wtedy te całe obliczenia, jakie do tej pory miały miejsce, typu, że bitcoin spada o 5, rośnie o 5,3 razy mniej niż we wcześniejszym cyklu, no możemy sobie wsadzić gdzieś tam między bajki, no bo zmienia się całkowicie sytuacja. Tak, do tej pory nie mieliśmy ataku na altcoinę, a jak on będzie miał miejsce, no to będzie jakieś nienaturalne wydarzenie, które może nam spompować bitcoina. No i mamy także regulacje. No i dlatego moja obecna strategia, tak jak wam powiedziałem, to jest 80% bitcoin, 10% Ether, 10% Binance Coin. I teraz dlaczego? Dlatego, że Ethereum, Binance Coin są najmocniejszymi, moim zdaniem, altkami. Z tego względu, że chociażby. Jeżeli Binance by upadł, no to cały rynek tąpnie kryptowalut, więc w tym momencie Binance to jest taka sytuacja albo w jedną, albo w drugą. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której upada giełda Binance wraz z Binance Coinem, ale jednocześnie mamy Hossę. No, upadek Binance'a porównywalny by był do chociażby upadku Mandgoxa gdzieś tam we wcześniejszych latach, 10 lat temu. Z drugiej strony, Ethereum jest bardzo silnym altcoinem i też pokazało, że chociażby we wcześniejszym cyklu od dołka do. ATH wcześniejszego bitcoina rosło więcej niż bitcoin. Tak samo zresztą jak Binance Coin, który ciekawostka jako pierwszy osiągnął ATH w tamtej hoście. Więc jeżeli sobie zobaczymy, które projekty Stop 100 od dołka bitcoina na poziomie 3000 do 20000 rosły więcej niż bitcoin, to tylko był to Ethereum i Binance Coin. Pozostałe ponad 90 projektów urosło o wiele, wiele, wiele mniej. Słynny Dogecoin, który zrobił kosmiczne wzrosty w tamtej hoście. Gdy bitcoin urósł sześciokrotnie z 3000 na 20, doczkoń zrobił tylko 58% wzrostu. Wszystki wzrost, większość wzrostu, jaki zrobił doczkoń, zrobił dopiero po przebiciu ATH przez bitcoina. Dlatego ja też uznaję strategię, że na tym etapie rynku warto jest siedzieć w bitcoinie. I jednocześnie ta strategia jest na tyle uniwersalna, że jeżeli będziemy mieli wzrosty, to ten bitcoin rośnie najwięcej. Jednocześnie jest najbardziej bezpieczny. Jednocześnie, jak będzie dodruk, w Stanach Zjednoczonych, to bitcoin będzie nam szedł do góry. Ale jak będziemy mieli atak na altcoiny, to też nam urośnie bitcoin i o wiele więcej raczej niż te 76 tysięcy dolarów. Inwestor to nie wróżka. Dlatego staram się ustawić optymalną i bezpieczną strategię na każdy scenariusz. I to jest też bardzo ważna rzecz, rzecz którą powinniście sobie uświadomić. <słuch> Niestety wielu nowych inwestorów myśli, Albo ma takie wyobrażenie, że inwestor to jest taka wróżka. To jest ktoś, kto sobie myśli, wypije rano kawę czy herbatę, spojrzy na fusy i powie: A, dzisiaj będzie szedł do góry, a na drugi dzień przy śniadaniu wypije herbatę i spojrzy w te fusy i, a, dzisiaj to będzie spadał. Inwestor, moim zdaniem, to nie jest ktoś, kto powinien bawić się w przepowiadanie przyszłości, bo tym zajmują się wróżki oraz pan Jackowski. Inwestor, moim zdaniem, to jest ktoś, kto na podstawie wiedzy która opiera się o psychologię i ogólnie w przypadku Bitcoina cykliczność, czasowość, ustawia optymalną strategię. A optymalna strategia to jest strategia, która pozwala zarabiać w każdym scenariuszu. Czyli chociażby pokazałem Wam moje portfolio 80% Bitcoin, 10 Ether, 10 Binance Coin, będą wzrosty Bitcoin mi urośnie. Na tym etapie, to już wiedza mi to daje, rośnie Bitcoin więcej. To jest w stanie sprawdzić każdy inwestor, ile Bitcoin od dołka do wcześniejszego ATH rósł, a ile projekty Stop 100? Bitcoin zawsze rósł więcej. Jednocześnie bezpieczeństwo jest największe. Jeżeli nie będzie Hossy, to jaki projekt ma największą szansę na przetrwanie i gdzieś tam wzrosty w dalszej, w dalszej hossie? Czy jakiś Filecoin, Dogecoin, czy jakaś siba Inu, czy Bitcoin? Za 5, 6, 7 lat. Bitcoin na dopiero będzie istniał. Nie wiemy, jaki będzie sentyment dookoła rynku i czy będzie istniał jakiś Filecoin, Shiba Inu, czy pepe Memcoin, czy jakiś obrazek małpy. Więc strategia optymalna, która da zarobić w każdym scenariuszu, w jednym mniej, w drugim więcej, a jeżeli ja nie zarobię na rynku kryptowalut, bo ten rynek tąpnie, to już nikt na nim nie zarobi. Do tego stopnia jest to optymalna strategia. I wtedy nie bawię się w bycie wróżką, tylko na podstawie mojej wiedzy Ustawiam sobie najlepszą strategię win-win, w której każda, w każdym sytuacji wygram. Ja osobiście nazwałem to strategią idealną, gdzie ja stosuję trójpodział portfolio i mam stabilne projekty podląga, w tym wypadku Bitcoin, Ether, Binance Coin. Gdy przyjdzie czas, na przechodzenie w altcoiny, to wybiorę sobie hype'owe projekty, hypowe altcoiny, ale dopiero w odpowiednim czasie. Jak będę wiedział, że nie będzie ataku Stanów Zjednoczonych na altcoiny, jak będę wiedział, że nowi dołączają do rynku, jak będę wiedział, że jest hype, jak będę wiedział, jakie trendy podczas tego hypu królują, bo mogą się pojawić kompletnie nowe trendy, kompletnie inne trendy gdzieś tam na przestrzeni następnego roku. Ale mam też stabilne projekty, takie jak właśnie stablecoiny, które zawsze kosztują mniej więcej jednego dolara oczywiście mówiąc o tych opartych o dolara, bo mam też takie, które się opierają o złoto, jak chociażby Paxos Gold. I to są projekty, które w hoście pomagają mi poskromić to głupie myślenie na zasadzie sprzedam teraz, bo może spadnie i odkupię, jak będzie niżej. To jest kosmiczny błąd inwestycyjny, że ktoś ma przeczucie, kurczę, coś mi tutaj w lewej dziurce od nosa po to oznacza, że chyba jutro Bitcoin spadnie. Sprzedam dzisiaj, jutro odkupię niżej. Raz się uda, raz się nie uda, tylko że to nie uda, powoduje szereg błędów psychologicznych. Bo potem nie chcemy się przyznać do winy, potem czekamy kolejny dzień, kolejny dzień, może spadnie, potem chcemy kupić chociaż na tym poziomie, na którym było, aby cały czas rośnie i koniec końców odkupujemy o wiele, wiele drożej i gdzieś te wzrosty nam uciekają. Stablecoiny u mnie są po to, że jeżeli rynek spadnie, to wtedy wiem po pierwsze, ile spadł, wiem, dlaczego spadł, jaki był powód i na tej podstawie mogę sobie wejść w jakiegoś. Altcoina lub bitcoina krótkoterminowo, wiedząc, że jest hossa. A czemu wiem, że jest hossa? Bo dołączają nowi do rynku, bo wiem na jakim etapie rynku jestem, bo wiem, czy to jest 2024, czy już końcówka 2025, a może to jest gdzieś tam końcówka 2023, więc jestem w stanie na podstawie wiedzy, którą zdobyliście, oszacować, ile jeszcze tej hossy nam zostało. I wtedy dla mnie takie wejście w bitcoina, no to jest prosta, prosta gra, tak? No bo jeżeli bitcoin nam nie urośnie, no to nic nie urośnie w tym momencie, jest koniec hossy. Więc jeżeli będzie koniec hossy, to znaczy, że Bitcoin urośnie, więc wtedy nam odzyska to, co stracił. I tego typu po, trójpodział portfolio daje mi zabezpieczenie na każdy scenariusz. Bo nawet jak ten rynek całkowicie tąpnie, to ja zostaję z moimi stablecoinami, które sobie ugrałem, grając pod te spadki. Jak mamy hossę, to zmaksymalizuję zyski na tych moich altcoinach, które w tamtej hossie urosły w 4 miesiące ponad 15 razy. A jednocześnie przez cały czas rosną mi stabilne projekty, jak Bitcoin, Ethereum i Binance Coin. I to jest... Optymalna strategia na podstawie wiedzy, na podstawie psychologii, na podstawie czasowości, na podstawie czteroletnich cykli bitcoina, a nie jakieś bawienie się we wróżenie: jutro będzie tak, a pojutrze będzie inaczej. I to jest dla Was też bardzo, moim zdaniem, cenna lekcja. Także fundamenty, research, perspektywa długoterminowa i spokój. To portfolio pod hostem to jest maksymalizacja zysków, alt dające razy 50, razy 100, wykorzystanie psychologii błędów nowych inwestorów, a stable coiny, no to jest spokój, bezpieczeństwo, ochrona przed spadkiem wartości chociażby PLN-a, bo siedzę chociażby w złocie, bo siedzę w cyfrowym dolarze itd. Tak Także teraz przejdźmy do podstawowych błędów inwestycyjnych. To jest bardzo ważny element, który musicie mieć wyryty na pamięć, tak jak chociażby 10 przykazań gdzieś tam przed komunią. Jesteśmy w okresie majowym, teraz jest modne są komunie, więc dzieciaki się uczą różnych pacierzy. Moim zdaniem te błędy tak samo powinniście pamiętać jak właśnie taki paciorek. Pierwsza rzecz: inwestowanie więcej niż jesteśmy w stanie stracić. Jest to bardzo wielki błąd inwestycyjny, który powoduje, że jeżeli przychodzą spadki, to Okazuje się, że nagle nasz mózg wymienia, tak jak już Wam mówiłem przed chwilą. Nagle zaczynamy świrować, wariować. Nagle się okazuje, że kurczę, liczymy, ile to by nie było zakupów za te, za te pieniądze. I bardzo łatwo jest wchodzić w rynek, który rośnie. I nagle sobie mówimy: Ja pierdzielę jak ten bitcoin rośnie, to jak wejdę za 10 tysięcy złotych i bitcoin by urósł 100%, to ja tylko zarobię 10 tysięcy i będę miał 20. Ale jak wejdę za 100 i wypłacę 200, Kurde, to ja 100 tysięcy, kupię sobie nowego pasata w kombi i ten mój sąsiad będzie taki zazdrosny. Nie, no to wjeżdżam za 100 tysięcy. A potem nagle z tych 100 tysięcy robi się 70, 60 tysięcy, bo i takie pullbacki wewnątrz Bitcoin potrafi mieć o 30-40%. o 40%. I nagle płaczemy, i ja pierdziele, co ja zrobiłem. Mam teraz 60 tysięcy złotych, a miałem 100 tysięcy, wypłacam, ratuję moje ostatnie, ostatnie pieniądze. To jest ogromny błąd, który niesie do sobą szereg kolejnych błędów i powoduje, że na tym rynku nie zarabiamy. Kolejnym błędem jest brak decyzji, czy gramy do Satoshi, czy do amerykańskiego dolara. I to jest błąd, który popełnia wielu inwestorów, którzy grają krótkoterminowo. Moja strategia akurat tutaj nie ma znaczenia, ponieważ ja gram długoterminowo, ale czasami jest tak, że ludzie sobie żonglują między Ethereum a Bitcoinem, między jakimś Bitcoinem, a gdzieś tam powiedzmy innym altcoinem. I myślą, że ugrali coś tam sobie, a się okazuje, że mają mniej, mniej na przykład pieniędzy albo bitcoina. Bo na przykład, co się może okazać? Sprzedajemy bitcoina i kupujemy altcoina X. I ten altcoin X urośnie o 10%. Ale co jeżeli w tym czasie bitcoin urośnie o 12? I my się cieszymy, patrzymy na to patrz. Kupiłem za 5 dolarów jakiegoś altcoina, a teraz kosztuje 5,50, zarobiłem 10%, wracam do bitcoina. Ale w tym czasie bitcoin rósł o 12%. Co się okazuje? W dolarach amerykańskich mamy 10% więcej, ale gdybyśmy siedzieli w bitcoinie, mielibyśmy jeszcze więcej. Mamy mniej bitcoina. I często ludzie niezdecydowani nie wiedząc, czy grają do Satoshi, czy do bitcoina, to po prostu z tego powodu tracą. Więc to jest kolejny błąd, że musimy się zdecydować, czy chcemy zakumulować więcej bitcoinów, czy więcej amerykańskich dolarów. I często inwestycja, która niby wychodzi nam w głowie na plus, okazuje się, że jakbyśmy byli w bitcoinie, to byśmy mieli więcej, albo w drugą stronę i też grając po spadki. Kolejny błąd. Inwestowanie w projekty bez wiedzy o nich, czyli brak researchu. To jest bardzo wielki błąd, jeżeli chcemy długoterminowo trzymać jakieś projekty. I tutaj to się tyczy tylko i wyłącznie portfolio długoterminowego, tego portfolio bezpiecznego, o którym mówiłem. Bo gdzieś tam moja strategia zakłada, że gdy wchodzimy w altcoiny pod hostem, to tutaj liczą się zupełnie inne rzeczy. Ja zwracam uwagę na psychologię, na to, czy projekt wpisuje się w trend, który w tej chwili mamy na rynku, czy spełnia pewne warunki, które są bardzo przystępne. Nowym inwestorom, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli wybieramy projekty długoterminowe, no to musimy zrobić research. No bo jeżeli nie wiemy, czym jest projekt, jeżeli nie wiemy, co twórcy chcą osiągnąć, jeżeli nie wiemy, czy twórcy nie są oszustami, jeżeli nie wiemy, ile mają pieniędzy na rozwój projektu, ile pieniędzy przeznaczają na marketing, jeżeli nie wiemy, kto buduje ten projekt, no to jak jesteśmy w stanie chociażby go wycenić, albo wierzyć w to, że on będzie dalej szedł do góry. I nagle przychodzą spadki tego projektu albo odreagowanie. I teraz my nie wiemy, czemu są te spadki, czy są one słuszne, czy one są zgodne z tym, co projekt powinien wnieść i tak dalej. A może projekt jest wartościowy, ale ma mało pieniędzy na marketing i to jest ważniejsze na rynku kryptowalut, więc inwestowanie bez wiedzy o projektach w projekty także jest ogromnym błędem. Kolejny błąd to jest brak dywersyfikacji. I to jest błąd ogólnie w inwestycjach bardzo duży. Ja też musicie wiedzieć, że mimo iż jestem znany z tego, że inwestuję w kryptowaluty, posiadam nieruchomości i dywersyfikuję także i w tych nieruchomościach, posiadam także i chociażby złoto, srebro, jakieś zegarki, samochody inwestuję, także staram się teraz inwestować poza Polską, więc to nie jest tak, że ja wkładam wszystkie swoje pieniądze w kryptowaluty i dywersyfikacja w kryptowalutach także powinna mieć miejsce, dlatego chociażby mam trójpodział mojego portfolio czyli posiadam różne projekty, posiadam różne strategie pod te projekty, no i też gram na jakby trzy gry. Gra pod hossę, gra stabilna długoterminowa i gra stable coinami. Kolejny błąd to jest trzymanie kryptowalut na giełdach. Jeżeli jesteście na tym rynku przynajmniej rok, to chociażby słyszeliście o ostatnim upadku FTX, słyszeliście także o różnych Celsiusach, Friaro Capital, i tak dalej. Wiele giełd kryptowalutowych upada i wiele giełd kryptowalutowych będzie upadać. I musicie mieć świadomość tego, że czasami upadają, bo są źle zarządzane, czasami upadają, bo twórcy grają pieniędzmi swoich klientów, czego nie powinni robić, czasami upadają, bo twórcy po prostu uciekają z tymi pieniędzmi, a czasami upadają, bo są hakowane i nie mają wystarczających zabezpieczeń. Giełda kryptowalutowa to nie jest bank. To jest kantor, w którym wymieniamy waluty fiducjarne na kryptowaluty albo jedną kryptowalutę na drugą, a następnie z tej giełdy zabieramy nasze środki. Dlatego musicie pamiętać o tym, że jeżeli trzymacie środki na jakiejkolwiek giełdzie, to ryzykujecie, że te środki po prostu stracicie. Kupio jest poświęcić dużo czasu na zdobycie wiedzy, swoje pieniądze i jeszcze wyjść na koniec na minus no bo lepiej patrząc na to w tym kontekście, nie warto było robić nic, jak to powiedział kiedyś pan Stonoga, nie warto było, nie warto było robić nic. Także pamiętajcie o tym, by nie trzymać kryptowalut na giełdach. Tak też mamy różne informacje, które mówią właśnie o tym, że jedna giełda upadła, druga giełda upadła, trzecia giełda upadła. Pamiętajcie o tym, by trzymać środki na bezpiecznych portfelach, natomiast jeżeli chodzi o trzymanie środków i o portfelach, to też między innymi nieco więcej mówią o tym na Ostatnim filmie, który się pojawił półtorej godzinki, dwie godzinki temu, tam też mówiłem m.in. o sytuacji Ledgera i o potencjalnych zamiennikach innych portfelach sprzętowych czy też desktopowych. Kolejny błąd to jest oczywiście FOMO i FAT. FOMO to jest skrót od fear of missing out, czyli strachu przed tym, że coś nas omija, a FAT to jest odwrotność, czyli fear, uncertainty, and doubt, czyli jest po prostu strach, niepewność i jakieś tam zwątpienie. I tym emocjom ulega większość inwestorów kryptowalutowych. Jeżeli będziecie mieli odpowiednią wiedzę, jeżeli będziecie mieli opanowany swój mózg i gdzieś tam przepracujecie te swoje przekonania, no to wtedy będziecie w stanie zarabiać na tym rynku. Bez tego, bez wiedzy, będziecie po prostu ulegali. A to w jedną stronę strachowi będziecie sprzedawali ze stratą, a to z drugiej strony będziecie ulegali FOMO, czyli po prostu będziecie kupowali borośnie, coś tam rośnie, no to też chcecie być w tym projekcie, borośnie, a potem jest odreagowanie. Prosty, ostatni przykład: PP Memcoin, też o nim nagrywałem film, znajduje się na moim kanale YouTube. Ludzie wjeżdżali w PP, bo, bo rośnie, bo jeszcze urośnie, no i teraz szoruje jakieś tam lokalne dno, i ludzie się zastanawiają, czy to w ogóle jeszcze urośnie. To jest czyste FOMO. Wchodzimy, bo rośnie, bo może jeszcze troszeczkę na tym ugramy. Kupowanie na wzrostach, sprzedawanie na spadkach. To już omawialiśmy, więc nie ma sensu, żebym po raz kolejny o tym mówił. Przeciwieństwo jest do tego, o czym mówi Warren Buffett. Kolejna rzecz, brak cierpliwości oraz chciwość. To jest kosmiczny błąd inwestorów kryptowalutowych, który powoduje, że inwestorzy tracą na tym rynku. Ja zawsze powtarzam, na rynku kryptowalut dosyć prosto jest zarobić razy 10, zwłaszcza jak ma się dobrą strategię. Natomiast większość inwestorów nie patrzy na to, co daje nam realny świat. Nie patrzy na to, że chociażby konto bankowe daje nam kilka procent, nieruchomości kilka procent, złoto może w długim terminie daje 10% rocznie, może nie. Kto kupił w 2011, to na pewno tego nie może powiedzieć. Srebro podobnie. Natomiast kryptowaluty są w stanie nam dać 100%, 200%, 500%, dziesięciokrotny zysk. I ludzie tego nie chcą, bo oni chcą 20 razy, a jak mają 20 razy, tak jak w tamtej hoście, to chcą razy 50, a najlepiej to chcieliby mieć razy 100. I tutaj pojawia się właśnie ten brak cierpliwości, bo biorąc pod uwagę cykliczność Bitcoina, to jeżeli łatwo było zrobić razy 10 w jednym cyklu, można było te pieniądze wypłacić. I ktoś, kto ma twardą psychikę, bo jest człowiekiem z miasta, nie, tak naprawdę, jeżeli ktoś ma silną psychikę i Potrafi powiedzieć wypłacam przy dziesięciokrotnym wzroście, niezależnie od tego, ile będą mi pierdzielić, że Bitcoin urośnie, to taka osoba chociażby może te pieniądze wypłacić, poczekać do kolejnej bessy, wejść tym dziesięciokrotnie większym kapitałem i zrobić znowu razy 10 w kolejnym cyklu. I 10 razy 10 daje mu razy 100 swój kapitał w ciągu ośmiu lat, ale ludzie nie są w stanie poczekać 8 lat na to, żeby mieć 100 razy więcej. Oni są razy 100 w tym cyklu, w 4 latach są razy 100. No i to powoduje, że nie mają nic. I to jest bardzo wielki błąd. Musicie wypracować sobie, macie na to dwa lata takie poczucie wdzięczności. Ja o tym też mówiłem na ostatnich wywiadach. O wdzięczności wydaje mi się, że to jest właśnie odpowiedni etap i moment o tym, żeby o tym mówić, ponieważ mamy dwa lata na to, aby wypracować sobie. Takie poczucie wdzięczności i gdzieś tam codzienne dziękowanie za to, co mamy, porównywanie do tego, co mają inni ludzie na świecie. Mówiłem o tym chociażby w ostatnim wywiadzie w Ekspercie w Bentleyu. Obejrzyjcie to sobie, nawet jak nie chcecie całego wywiadu, to końcówkę. Bardzo ważny element, bo jeżeli będziecie praktykowali tą wdzięczność i nagle będziecie mieli razy 5, razy 10, będzie Wam też łatwiej z tego rynku wychodzić przy 10-, 15-20-krotnym zysku i poczekać na kolejną bezsę, cieszyć się tymi zyskami, które są nierealne dla przeciętnego Kowalskiego, bo wielu ludzi nawet nie wie, w ogóle o kryptowalutach, a jak wiedzą, to myślą, że to jest jakieś oszustwo, nie wejdą, będą wchodzili pewnie na szczytach, bo ich tam sąsiadka czy pani w warzywniaku przekona, bo ona też weszła, bo Bitcoin urósł i już jest na poziomie 76 tysięcy, po czym się okaże, że urośnie jeszcze 600 dolarów i się skończy hoss. W każdym razie musicie też na to bardzo mocno zwrócić uwagę. Skupianie się na krótkim terminie, jakimś wycinku rynku. To jest jeszcze gorsza opcja, i tutaj też ja zawsze przytaczam ten temat, tę sytuację host, mini-hostsy 2020 w okresie wakacyjnym, kiedy to bardzo mocno rosły projekty z dziedziny DeFi. Ja byłem bardzo mocno krytykowany, że nie uczestniczę w tym DeFi, a potem przyszedł wrzesień, wszystkich szczyściło i mówili, że jednak warto było siedzieć w Bitcoinie, a pieniędzy już nie mieli. Także trzeba pamiętać o tym, że jest to gra długoterminowa, a nie podpalać się na jakichś tam wycinkach. Kolejna rzecz no to jest oczywiście ignorowanie supply oraz market capu, czyli tego, jaka jest ogólna wartość całego projektu. Niestety nowi inwestorzy skupiają się na tym, ile kosztuje jedna sztuka, jedna monetka, czy też jeden token, i sobie myślą, że jak coś kosztuje 0,000 ileś, no to przecież ma szansę na kosmiczne wzrosty, a to, że jest numer. 4, 5, 7 czy 8 w market capie, no to już na to nie patrzę. Więc to jest też bardzo ważny błąd, który popełniają inwestorzy i liczą na nie wiadomo jakie wzrosty, a te wzrosty nie przychodzą. Sprzedaż, by odkupić niżej, bo chyba spadnie. To jest błąd, który popełnia wielu inwestorów i ja mam na tę ewentualność właśnie moje stablecoiny, no bo jeżeli ja mam teraz grać na wiele niewiadomych, bo po pierwsze nie wiem, czy spadnie. Nie wiem ile spadnie, nie wiem z jakiego powodu spadnie. Czyli już mam trzy niewiadome, a jednak są ludzie, którzy są w stanie sprzedać, bo im się coś ubzdurało, że czują, że spadnie. I Jak oni czują, że spadnie, to muszą tego bitcoina sprzedać, bo czują, że odkupią go niżej. Po co? Jak możemy mieć stable stablecoiny? Jeżeli spadnie, to po pierwsze już wiemy, że spadło, wiemy ile spadło, wiemy z jakiego powodu spadło, a jeżeli jesteśmy w hoście, jeżeli mamy przed sobą jeszcze rok Hossy, półtora roku Hossy, no to dla nas jest to sytuacja zero-jedynkowa. No kupujemy Bitcoina, który spadnie w ciągu dnia 20%, i sytuacja jest albo w jedną, albo w drugą. Musi wrócić do tego poziomu, jeżeli Hossa ma być kontynuowana, a jak nie wróci, to nie mamy Hossy, więc i tak już pali Host całym naszym portfolio, tak? I tak nie wypłacimy tego. Tak, bo liczymy, że hossa będzie, no więc jak już powiedzieliśmy A i mamy nasze portfolio pod hossem plus portfolio zbudowane pod longa ze stabilnych projektów, no to warto powiedzieć B i wejść tymi stablecoinami, gdy bitcoin nam się cofnął. No bo umówmy się, kto powie w trakcie hossy, nie, 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 to już jest koniec hossy. Mało osób, jak jeszcze mamy rok, półtora roku, na przykład do trzeciego kwartału 2025. Więc jak powiedzieliśmy A, to łatwo powiedzieć B. Wiemy, że Bitcoin spadł, wiemy ile spadł, wiemy z jakiego powodu spadł, i wtedy łatwo jest wejść stablecoinem i sobie ugrać 20% i wyjść. Dziękuję, mamy zarobione 20% w amerykańskim dolarze, mamy 20% amerykańskich dolarów więcej. Jest ugrane? Jest ugrane. Po co grać na trzy? Nie bo ja mam wrażenie, że jutro Bitcoin spadnie, a wielu ludzi tak robi. Więc to jest bardzo duży błąd, którego też należy unikać. Kolejny błąd no to jest ogólnie skakanie z projektu na projekt, bo nasz akurat nie rośnie i często jest tak, że gdy przeskoczycie na ten projekt, co rośnie, jakiegoś pepe, to pepe zaczyna spadać, a wasz jeszcze zaczyna rosnąć. I to jest bardzo duży błąd. Jak już coś wybraliście, to w tym siedźcie. Czekanie na idealny poziom wejścia i wyjścia. I to jest ogromny kosmiczny błąd. I tak też chociażby mieliśmy ludzi, którzy gdy bitcoin kosztował 3000 dolarów za sztukę, gdy ja nagrywałem filmy o tym, że mamy dołek bitcoina, to byli znawcy, którzy krzyczeli, że bitcoin spadnie na 1000 dolarów. Kto ich posłuchał, nie doczekał się tego poziomu. Bitcoin nie spadł do 1000 dolarów, jednak 3000 było dołkiem, a tak naprawdę nawet nie chodzi o sam dołek. Niech i ten Bitcoin spadnie do tego 1000 dolarów. Jeżeli jest on już na minus 80% od ATH, to czego my chcemy więcej? Kupujemy. Jak spadnie bardziej, dokupujemy i uśredniamy w dół. I tak samo było teraz. Bitcoin kosztował 20 tysięcy dolarów. Mówiłem wszystkim, zresztą możecie znaleźć filmy na kanale YouTube. Moim zdaniem jesteśmy blisko dołka, warto uśredniać. Spadnie bardziej, to się dokupi. Z 20 zeszliśmy na 18, na 16, na 15, potem znowu 16, 17, 18, 20. Mniej więcej dołek był wyłapany. A co teraz z tymi, którzy czekali na 12, na 10? Niektórzy na 8 tysięcy czekali. Dalej czekają na 8, jak mamy 27? Ogromny błąd. I tak samo jest na szczytach. Ludzie czekają, sprzedam jak będzie 100 tysięcy, a ja to sprzedam jak będzie 120. Po co? Sprzedaj część jak będzie 50, część jak będzie 55, część jak 60, 65, potem sprzedasz sobie jak będzie 70, potem będzie 75, to też sprzedasz. Podziel sobie to na 10 partii po 10%. I wychodź na 10 rad. Nie będziesz miał idealnej górki, ale przynajmniej wyjdziesz. A to i tak jest fajny poziom, jak wchodziłeś też na dołku też uśredniając. Ciesz się, znowu pojawia się wdzięczność. Zarobiłem ileś naście albo ileś 10 razy. Czego ty więcej chcesz? A niestety byli ludzie, którzy chcieli wychodzić na idealnej górce i znowu przestrzelili. Ale co gorsze, na tym etapie siedzi się w altcoinach i oni przestrzelili będąc w altcoinach. A potem człowiek nie chce się przyznać do błędu, że to jednak już jest koniec hossy. I dalej siedzi w altcoinach, które po dupie dostają. I wchodzi się potem w bitcoina albo w stablecoiny na dołku, jak już się straciło 80% kasy. I teraz pytanie, czy to jest mądre? Czy mądre jest, jak spędziliśmy 4 lata na rynku, Zainwestowaliśmy pieniądze i skończyliśmy na minus 80%. No to lepiej było oglądać chyba Netflixa w to miejsce, mimo iż fanem telewizji jakimś nie jestem. Przynajmniej byśmy kasy nie stracili i czasu. Tutaj mam chociażby przykład tych moich wyjść, tak, gdzie informowałem na Twitterze za każdym razem, gdy wychodziłem, moje wyjścia także były niekomfortowe w otoczeniu osób, które, które mówiły o minimum socjalnym, 100 tysięcy dolarów, czy nawet w większych poziomach 200, 300, 500 tysięcy wtedy mówiono. I to jest też dla Was bardzo, ale to bardzo ważna lekcja, to sobie musicie gdzieś zapisać. Wychodzi się z rynku, kiedy boli. Wychodzi się z rynku, kiedy jest niekomfortowo bardzo. Wychodzi się z rynku, kiedy wszyscy mówią, że to dalej będzie rosło, a my czujemy się jak frajerzy, no bo sprzedajemy, a wszyscy mówią, że będzie dalej rosło. Ja miałem naprawdę bardzo wielki dyskomfort, żeby wychodzić, bo ja mam jeszcze gorszą sytuację niż Wy, bo mnie w tej chwili śledzi 300 tysięcy Polaków. I jak konieczny by wyszedł przy 55 tysiącach, a Bitcoin by urósł do 200, to co byłoby mówione? Ha, konieczny, nie zna się. Wyszedł w jednej czwartej hossy. Nikt nie patrzyłby na to, że konieczny ma średnią zakupu bitcoina 500 dolarów, wychodził przy 55 tysiącach, czyli zarobił ponad stukrotnie na bitcoinie. Nie. Mógłby zarobić 200-krotnie na bitcoinie, albo 300-krotnie, albo 400-krotnie. Wyszedł w 1,4 albo w 1,3, albo w połowie hostsy. I tutaj chociażby mam bardzo prosty przykład. Ja nie zgadzam się chociażby z wieloma rzeczami, które mówi Cezary Graf. Miałem z nim pewną debatę, której debatą bym nie nazwał, bo kłócić się z ludźmi nie lubię, ale na tej rozmowie, to były przygody przedsiębiorców, mówił o tym, że jak Bitcoin będzie spadać, to będą rosły jakieś tam ekocoiny, co jest kompletną bzdurą, bo tak rynek kryptowalut nie działa, że jakieś altcoiny rosną, gdy Bitcoin spada. Ma wiele rzeczy, z którymi się z nim nie zgadzam. Natomiast ten człowiek sprzedawał Bitcoina gdzieś tam przy poziomach 30 tysięcy dolarów za sztukę i jest krytykowany za to i ja uważam, że niesłusznie. Dlaczego? Bo zarobił. Jeżeli kupował bitcoina na poziomie np. Na 6 tysięcy, 7, 8 tysięcy i sprzedał przy poziomie 30, zarobił czy nie? Zarobił. Ok, wyszedł w połowie hossy, ale zarobił. No to kto jest głupi? On, który zarobił kilkukrotnie, czy ludzie, którzy w ogóle nie wyszli z hossy i zostali w altach? Więc niestety ludzie tak na to patrzą już z perspektywy czasu, patrząc w lewo, ale ja nie uważam za błąd wyjście z rynku, jeżeli ktoś zarobił. I tutaj z mojej strony szacunek, bo była realizacja zysku i zarobek. I niestety Wy też, to jest bardzo cenna lekcja dla Was, jak będziecie wychodzili z rynku, to gwarantuję, że będziecie czuli się niekomfortowo. Tylko w takich warunkach się z rynku wychodzi. Jak chcecie czekać na etap, w którym będzie Wam dobrze z wyjściem, bo uznacie, że to jest odpowiedni moment, to możecie być pewni, że większość ludzi tak myśli i nigdy do tego poziomu Bitcoin nie dojdzie. Bo rynek nie zachowuje się tak, jak chce większość. I teraz, jak będziecie wychodzili w niekomfortowych warunkach, to zawsze pamiętajcie o tym, ile daje złoto, ile srebro, ile nieruchomości, ile konto w banku. Zadajcie sobie pytanie: zarobiłem czy nie? Zarobiłem. No do czego chcę więcej? Poczujcie wdzięczność za to, że zarobiliście o wiele więcej niż cokolwiek innego wam daje. Niestety ludzie na tym etapie rynku, gdy trzeba wychodzić, popełniają ogromny błąd, bo oni nie liczą, ile już zarobili, tylko oni patrzą, Ile nie zarobią, jak rynek jeszcze będzie szedł do góry? I to jest najtrudniejsze. Wyjście, realizacja zysku, pociągnięcie za ten spust, jak snajper, jest największym, e, największym problemem. No, i tutaj chociażby macie jakieś komentarze. Gdy ja wychodziłem przy 55, nie będzie ci szkoda, jak bitcoin poleci na 250, kolejna osoba, ja nie umiem zamykać pozycji, przecież wiesz, że będzie więcej i tak dalej, i tak dalej. 100 tysięcy jest nieuniknione. Inni mówią o większych poziomach. Niektórzy pousuwali komentarze, 100 tysięcy sun. W takich etapach wychodzi się z rynku. Kolejna rzecz. Jak będę miał ileś tamto wypłacę? Jak ja usłyszałem to, pierwszy raz, to mi mózg eksplodował, ponieważ ktoś znany mi wpłacił ileś tam pieniędzy na rynek kryptowalut, i to nie były duże pieniądze, załóżmy 20 tysięcy złotych, i ta osoba powiedziała, że jak będzie miała milion, to wypłaci. Ja tak sobie słucham, słucham i mówię, ale jak? A Bitcoin już wtedy kosztował 40 tysięcy dolarów, czy 45. Ja mówię, ale jak? To ty uważasz, że teraz co? Bitcoin urośnie 50 razy od dzisiejszej ceny, czyli co, 40 razy 50, czyli czy ile ty myślisz, że Bitcoin urośnie w tym cyklu? Co, 2 miliony dolarów? W tym momencie ty chcesz, czy, czy co ty, ty, mi tutaj insynuujesz, nie? I jak ta osoba to usłyszała, to mówi, o kurde, nie, to nie to, nie, jest, nie, to jest niemożliwe, że tyle urośnie, to nie, to nie mogę do tego poziomu czekać. A potem słyszałem to jeszcze kilkukrotnie. Ludzie nie rozumiem tego, ale tłumaczę, mówię Wam to, bo tak jest, ustawiają sobie jakiś poziom, typu ja mam kredytu jeszcze na mieszkanie z 300 tysięcy, to ja dopiero wypłacę, jak będę miał 300 tysięcy w kryptowalutach. A co Ty myślisz, że rynek będzie szedł do góry tak długo, aż Tobie wystarczy na spłatę kredytu? Nie, rynek będzie rósł tak długo, jak wskazuje cykliczność i jeszcze zacznie spadać, zanim Tobie będzie wystarczyło najprawdopodobniej. Jeszcze z cyklu na cykl rośnie coraz mniej. Bo raz urósł bitcoin 500 razy, potem urósł bitcoin 100 razy, następnie urósł 20 razy, teraz może urośnie kilka razy. Chyba, że będzie atak na altcoiny, no to wtedy może i 200 tysięcy dolarów bitcoin zrobi albo i pół miliona dolarów zrobi. Natomiast zgodnie z cyklicznością mówimy tutaj o 300-400%. A ludzie sobie ustawiają w głowie jakiś poziom, przy którym o im wtedy wystarczy, wtedy wypłaca. Nie wypłaca się wtedy, kiedy tobie wystarczy na spłatę kredytu za pasata w kombi, tylko wtedy, kiedy jest odpowiedni czas na wyjście, czyli według cykliczności trzeci kwartał 2025. Wypłacę, jak będę mieć milion złotych, wystarczająco, by spłacić kredyt, jak będę mieć na kupno domu, jak będę mieć pieniądze zmieniające życie. Kosmiczny błąd nie rozumiem, nigdy w życiu bym nie wpadł na to, ale są ananaski, które na coś takiego. Wpadają. Także zafiksowanie jest to na jakiejś kwocie. Rynek nie będzie czekać, aż będziesz mieć wystarczające. Kolejny ogromny błąd, chwileczkę na wody. Kolejnym ogromnym błędem jest efekt Daninga Krugera. To było dwóch panów, którzy bardzo fajny wykres nam pokazali, który tak mniej więcej wygląda. Efekt Daninga Krugera to jest. Coś takiego w psychologii, co powoduje, że ludzie bardzo szybko myślą, że są w czymś super ekspertami. Czyli ja doświadczyłem tego wielokrotnie na podstawie moich kursantów, osób, które gdzieś tam kupują moje szkolenia, moje kursy, dołączają do chociażby mojego forum. Że osoby, które dołączyły do rynku, następnie są na nim 3, 4, 5 miesięcy, myślą, że ogólnie już wszystko wiedzą. I tak mniej więcej się prezentuje ten efekt, że po kilku miesiącach człowiek myśli, że już wie wszystko, ustawia sobie swoją strategię, a, dopóź, a dopiero później czas, sytuacja go weryfikuje, potem ta osoba myśli, że a jednak popełnia błąd, jednak to nie było tak, jak myślałem, potem myśli, że już nic z tego nie rozumie i dopiero później staje się ekspertem. Więc ludzie w krótkim terminie przeceniają swoje umiejętności, a w długim terminie nie doszacują, nie, nie potrafią dowartościować do, do samego siebie i gdzieś tam uznają, że nie są tymi ekspertami, a faktycznie są, bo gdzieś tam pozjadali zęby na jakieś tam rzeczy. Ale są na tyle świadomi tego, jak wiele wiedzy trzeba było zdobyć, że myślą, że jeszcze wiele jest do zdobycia i oni wtedy są. Jak to się mówi, humble, czyli tacy pokorni i nie uważają siebie za jakieś tam alfy i omegi. Natomiast osoby, które gdzieś tam są w czymś trzy miesiące, cztery miesiące, nagle myślą, że wiedzą wszystko. I na to też bardzo trzeba uważać, bo ja chociażby. No, ja przymykam na to oko, każdy ma swoją drogę. Ja też nie jestem jakąś matką Teresą ani, ani kimś, kto będzie mówił, co ktoś ma robić ze swoimi własnymi pieniędzmi. To jest jego życie, jego pieniądze. On jakby bawi się gdzieś tam swoimi oszczędnościami i, i, i gra swoim życiem. Natomiast wielokrotnie, i naprawdę, wielo, wielo, wielo wielokrotnie doświadczyłem czegoś takiego, że ktoś, kto był zielony na rynku po czterech miesiącach zaczynał chociażby mnie poprawiać albo moją strategię poprawiać. Widać to też było we wcześniejszej hoście, że były osoby, które dołączały do mojego forum, brały moją strategię, ale gdzieś tam ją troszeczkę polepszyły, gdzieś tam dodały chociażby moją strategię, wybrały moje altcoiny, ale poziom wyjścia wybrały chociażby Kamila Gancarza i minimum socjalne i się tego nie doczekały, ale jeszcze coś tam od siebie dodały i jeszcze jakieś tam projekty, bo gdzieś tam coś tam usłyszały i robiły taki kombajn. Ja uważam, że należy trzymać się albo swojej tylko i wyłącznie strategii, albo jednej strategii jednego, powiedzmy, człowieka, ale nie robić jakiegoś kombajna. I jeżeli ktoś po kilku miesiącach uważa, że ma lepszą strategię i wymyślił coś lepszego niż ktoś, kto jest 10 lat na rynku, no to jest to moim zdaniem niemądre i wydaje mi się, że też trzeba mieć tego świadomość, bo sama świadomość tego, że coś takiego jak efekt Daninga krugera istnieje, daje gdzieś tam powiedzmy, pewne takie, wiecie, spokój i, i, i powoduje, że ludzie nie kombinują, tak? Bo zaczynają myśleć, a czy to mnie czasem nie dotyczy? Nie działanie według planu, i to jest kolejna bardzo ważna rzecz, bo co z tego, że wy zrobicie jakiś plan, co z tego, że po dzisiejszym live ustawicie sobie poziomy wyjścia, ustawicie sobie czasowość, ustawicie sobie trójpodział portfolio, jak koniec końców nie będziecie się tego trzymać, bo gdzieś tam wam mózg spłata figle i to jest to, o czym mówiłem na samym początku tego nagrania. Jedna rzecz to jest wiedza, druga rzecz to jest mózg i psychologia. I teraz co z tego, że ja podejmuję decyzję na podstawie wiedzy, palenie jest niezdrowe i rzucam palenie? Jak gdzieś tam psychologia i mój mózg mówi a tylko w pracy, ach, tylko jeden papierosek. I tak samo jest w inwestycjach. Co z tego, że ustawisz sobie plan, jak twój mózg powie, a jeszcze poczekam tydzień w tym rynku, bo jak zarabiam 5 tysięcy dziennie, to jak ten tydzień poczekam, to jeszcze mi na motocykl starczy. Nie trzymanie się planu to jest ogromny, ale to ogromny błąd. Następna rzecz to jest oczywiście bieda mental. Bieda mental to jest takie powiedzmy hasełko, które gdzieś tam sobie wymyśliłem na potrzeby inwestycyjne. Inaczej mówiąc, jest to mental osób biednych, które dołączają do rynku i myślą o tym, że rynek kryptowalut nagle rozwiąże ich wszystkie problemy i zbawi ich od wszelkiego złego i zarobią na tym rynku razy tysiąc i z tysiąca złotych zrobią milion złotych, bo tylko tysiąc złotych oszczędności mieli, ale potrzebują. Próbują milion, bo chcą sobie gdzieś tam kupić Lambo i powozić się po mieście. I to jest bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o sam bieda mental, ponieważ prawda jest taka, że nie cofniecie czasu, prawda jest taka, że nie kupicie już bitcoina za 2 dolary za sztukę, prawda też jest taka, że nie jesteście w stanie na tym rynku zarobić razy tysiąc. Ciężkie jest też zarobienie najprawdopodobniej razy 100, bardzo ciężkie, zwłaszcza w tym nadchodzącym cyklu. Dlatego, jeżeli sobie uświadomicie to, że należy korzystać z tego, co rynek daje, a nie być roszczeniowcem, który chce dużo i ma gdzieś, że wchodzi do rynku na czwartym cyklu, a nie na trzecim, czy też drugim, czy, czy pierwszym, i będziecie grali jak osoby, które mają pieniądze, to jednocześnie też zarobicie pieniądze. Także odpowiednia mentalność to jest tak naprawdę wiedza plus podejście do pieniędzy i odpowiednie podejście do pieniędzy to jest coś co trzeba sobie w głowie wypracować. I ja też uważam osobiście, że takie instytucje jak Totolotek powinny być zakazane, zwłaszcza jak zakazali w Polsce pokera, bo to jest hazard, ale jednocześnie zdrabki są spoko i Totolotek jest spoko, bo rządzący mają z tego pieniądze. <laughs> jest absurdem i uważam, że tego typu rzeczy, jak chociażby to lotek, powinny być zakazane, mimo iż jestem osobą bardziej za wolnością, jestem, uznałbym wolnościowcem, ale uważam, że nie powinno to być zakazane z tego względu, że to jest hazard, tylko z tego względu, że to robi ogromną krzywdę ludziom, którzy nie są przygotowani do pieniędzy. I niestety prawda jest taka, że do pieniędzy trzeba sobie ustawić odpowiedni mental. I osoby, które nie mają odpowiedniego mentalu, te pieniądze i tak stracą. I to widać po tych wszystkich ludziach, którzy powerwali w totolotka i nagle wpadają w depresję, nagle zaczynają pić, śpać, robić różne dziwne rzeczy, te pieniądze wszystkie tracą. Widać to po pewnych sportowcach. Którzy są spoko kozakami w sporcie, ale nie mają mentalu do pieniędzy. Ilu ludzi potraciło pieniądze? Mike Tyson, człowiek, który wywodził się z biedy, z biedy, rozpierdzielił 200 milionów dolarów, i to w tamtych czasach. Kosmiczne pieniądze. Dało się? Dało się. Każde pieniądze można rozwalić. I tak naprawdę, zarobienie pieniędzy jest bardzo trudne, ale utrzymanie tych pieniędzy jest jeszcze trudniejsze. I to jest też bardzo ważna kwestia, o której nie mówią różni coaches mentalni, coaches finansowi i tak dalej. Ciężko jest zarobić pieniądze, ale jeszcze ciężej jest je utrzymać. I po zarobieniu pieniędzy pojawia się w naszych głowach wiele różnych dziwnych myśli, które jeżeli nie przepracujemy tego wcześniej i się nie przygotujemy na to, to będziemy mieli naprawdę poważny problem. I tak samo jest w inwestycjach. Jeżeli masz tak zwany bieda mental, jak ja to nazywam, jesteś osobą biedną, nie, która nie przepracowała sobie tego, jak to jest mieć pieniądze, która nie wie, co z tymi pieniędzmi będzie robiła, która nie wie, jak dalej będzie to jej życie wyglądało to te pieniądze po prostu rozpierdzieli koniec końców, ale co gorsze, ta osoba najprawdopodobniej w inwestycjach, w świecie inwestycji nie dojdzie do tych pieniędzy, bo będzie podejmowała decyzję jak biedny inwestor, a biedny inwestor podejmuje ryzykowne inwestycje. Także wiedza to jest plan, strategia wejścia i wyjścia, to o czym przed chwileczką mówiliśmy, odpowiednie reakcje na wahania rynku, czyli chociażby stosowanie stablecoinów, ale jednocześnie do tego jest pewne podejście do pieniądza, czyli szanowanie pieniędzy, brak chciwości, Osoby, które mają pieniądze, wiedzą, jak ciężko było do nich dojść i one szanują pieniądze. Mówi się też o tym, że im ktoś ma więcej pieniędzy, tym jest większą sknerą. Tak jest, ponieważ te osoby ciężko dochodziły do pieniędzy i one jakby szanują te pieniądze albo. No, aż za bardzo wiedzą, jak to było ciężkie, wpadają też w inne, pewne powiedzmy, pułapki, jak to, że chcą utrzymać ten pewien status, poznają innych bogatych znajomych, też chcieliby mieć takie zabawki, jak oni, nie chcieliby spać do niższego poziomu. To jest osobna kwestia i można by o tym dużo jeszcze mówić, ale to jest jakieś pewne podejście do pieniędzy. No i jest to jeszcze także inwestowanie tyle, ile jesteśmy faktycznie w stanie stracić, i realizowanie zysków poprzez docenianie tego. I tutaj mamy bardzo fajny przykład. Przykład z Schodscy 2021, kiedy to realizowałem zyski, i część inwestorów faktycznie realizowała zyski ze mną. I dostawałem wtedy bardzo, ale to bardzo dużo różnych wiadomości na Instagrama, na YouTube'a, na Facebooka, gdzie ludzie mi faktycznie dziękowali. Było wiele, wiele podziękowań, gdzie ludzie faktycznie zarobili pieniądze. Tutaj możecie chociażby zobaczyć, ktoś tam napisał, że był w 2017, 2018, 2019, 2021 i to był jego rok. Zarobił pieniądze, gdzieś tam za to dziękuję. Ktoś tam napisał dzięki film uczyniłeś mnie milionerem. Kocham cię, stary. Ciekawe, jeżeli, jeżeli oglądasz to nagranie albo jesteś na live, daj znać, jak tam ci życie dalej się toczy. Kolejna osoba zarobiła gdzieś tam 300%. Dziękuję za to. Kolejny zawsze w punkt dzięki za, za oktał, tak? Ktoś tam jeszcze dziękuję, że jego życie zostało zmienione. Ktoś tam jeszcze przypadkiem trafił na jakiś film, z niego dowiedział się o krypto i gdzieś tam zarobił pieniądze, ma odmienione życie. I tak dalej, i tak dalej. Tych podziękowań było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dzięki Phil, dzięki Twojej pomocy wyciągnąłem z Polki 150 tysięcy. Gdzieś tam z 1011 złotych dał jakiemuś dzieciakowi, którego akurat wtedy zbieraliśmy. <laughs> Także wiele osób zarobiło, ale jednocześnie wiele osób straciło. I teraz pytanie, jakie ja sobie zadaję, to jak to jest, że ja nagrywam te same filmy. To są te same nagrania, a są jednocześnie różne wyniki. No przecież. Ja nie nagrywam osobno filmów dla tych, co mają stracić, i osobno dla tych, co mają zarobić. Jedne filmy, jeden kanał i ktoś zarabia, a ktoś traci. Jak to jest? Ano jest to tak dlatego, że ludzie mają zupełnie inne podejście do pieniędzy i jedni szanują te pieniądze, grają bezpiecznie, trzymają się strategii, a inni niestety uprawiają tzw. bieda mental w inwestycjach. Także. Rynek kryptowalutowy to jest taka droga, po której jedziemy samochodem. I nazwijmy, że samochodem jest inwestor, albo kierowcą jest inwestor, natomiast rynek jest drogą, ale ci kierowcy mogą być różni. Jeden będzie jechał lepiej tą drogą, drugi będzie jechał gorzej tą drogą, ale droga zawsze jest ta sama. Bitcoin dla każdego urósł z 3000 do 69, ale jedni zarobili, a inni stracili. Także podstawowa zasada, o której musicie wiedzieć, to jest to, że jeżeli ktoś chce zarobić, to ktoś musi stracić. I jeżeli ktoś chce wpłacić do rynku kryptowalut 10 tysięcy złotych i chce wypłacić z tego rynku 100 tysięcy złotych, to skąd się bierze te 90 tysięcy? Morawiecki dodrukował? Nie. Ktoś musiał stracić 90 tysięcy, żebyś ty zarobił te 90 tysięcy. I niestety większość inwestorów, która dołącza do tego rynku, myśli, że to oni są akurat tymi, którzy zarobią. A prawda jest taka, że większość traci żeby mały procent mógł zarobić. I kto traci? No tracą zazwyczaj ludzie biedni. I to jest niestety smutna prawda, a tracą biedni ludzie dlatego, bo mają biedny mental, bo mają podejście biednego człowieka. I jeżeli byśmy sobie zestawili bogatego inwestora i biednego inwestora, to dokonują oni zupełnie innych ruchów. I biorąc pod uwagę, że taki bogaty inwestor po powiedzmy posiada milion złotych oszczędności, z którymi nie wie co robić, bo ma złoto, ma srebro, ma samochody, ma zegarki, ma nieruchomości, ma wszystko i jeszcze mu bania leży na koncie, to on będzie podejmował zupełnie inną inwestycję niż ktoś, kto ma 10 tysięcy złotych oszczędności. I niestety ten biedny inwestor powie sobie tak, co ten konieczny pierdzieli za głupoty, żebym ja wpłacił jakieś 5 czy 10 czy 20%, co z tego, jak ja wpłacę 2 tysiące złotych na rynek kryptowalut, i zarobię na tym nawet 20 razy, i zrobię z tego 40 tysięcy złotych. Co to mi zmieni w moim życiu? No nic, będę miał 50 tysięcy złotych. Ten człowiek nie spojrzy na to w taki sposób, że będzie miał 5 razy więcej pieniędzy niż pieniądze, które był w stanie odłożyć przez całe swoje życie, chodząc do roboty i podbijając kartę w zakładzie o 6 rano, jak to było w filmie Dzień Świra. Ten człowiek nie ma wdzięczności za to, że będzie miał 5 razy więcej pieniędzy. On sobie myśli, nie, ja wpłacę wszystko, co mam, a wtedy, wtedy to sobie może jakieś mieszkanie kupię. I z jednej strony jestem w stanie zrozumieć takie myślenie, bo ma ono w sobie troszeczkę prawdy. Ale niestety tego typu myślenie spowoduje, że i tak stracisz pieniądze przy pierwszych spadkach, bo Twój mózg tego nie uciągnie. Bo te 10 tysięcy ma dla Ciebie ogromną wartość, mimo. Że ogólnie nie ma wartości. I idąc dalej, taki oszczędność, taki inwestor bogaty, który posiada nieruchomości, kruszce, akcje, ma dywersyfikację i on wie, że jak on część straci na rynku kryptowalut, no to co z tego, jak on i tak zarabia pieniądze swojej firmy, ma dywersyfikację, dywersyfikuje, ma nieruchomości, złoto, kruszce, jakieś zegarki, samochody jeszcze jakieś fajne w garażu stoją. Trudno. On zupełnie inaczej podchodzi do tych pieniędzy. Natomiast ktoś, kto wsadzi wszystko w kryptowaluty, pokłada w tym całą swoją nadzieję. I to jest zupełnie inny mental inwestora. Taki ktoś, kto zainwestuje bogaty 5-10% swoich oszczędności w kryptowaluty, tym bardziej jest bezpieczny, bo i ma pieniądze, i ma na jedzenie, i ma zabawki, i ma dywersyfikację. Natomiast ktoś, kto nie ma pieniędzy, inwestuje 30%, 40%, 50%, a zazwyczaj wszystko. Bo traktuje kryptowaluty jako szansę na zmianę swojego życia i wtedy popełnia wiele błędów. I teraz ktoś, kto zainwestuje z miliona, 5 lub 10%, niech będzie 10%, 100 tysięcy złotych, jak straci nawet wszystko. No i co z tego? Dalej ma 900 tysięcy na koncie, z którymi nie wie, co zrobić, i dalej ma nieruchomości i wszystko. Natomiast jeżeli ktoś wpłaci wszystkie swoje oszczędności, na rynek kryptowalut i one zaczną spadać, a Bitcoin potrafi się cofać po 30-40%, nawet wewnątrz cykli wzrostowych, wtedy ten człowiek zupełnie inaczej podchodzi. Ja to napisałem dualistyczne podejście. Czyli jak rośnie, to on myśli, że spoko może te pieniądze zainwestować, ale jak dotkną go te spadki, to zaczyna się płacz i skrzytanie zębów. Inwestor bogaty inwestuje w bezpieczne projekty z mniejszym zyskiem. No bo co z tego? jak on wejdzie sobie w Ethereum, które może zrobi razy 5, razy 10 w tej hoście, wejdzie w Binance Coina, który może rośnie razy 10, zrobi ze 100 tysięcy milion, starczy? Starczy. Nawet jak w Bitcoina wstawi 100 tysięcy i Bitcoin zrobi razy 2, razy 3, od dołka razy 4, może razy 5, tak od tych 15 tysięcy, pół miliona mam? Mam. Fajny zysk? Fajny zysk. Zarobiłem pół miliona w 3 lata. Natomiast inwestor, który wpłacił 10 tysięcy złotych, jego nie zadowoli, że jeżeli on zrobi 30 czy 40 tysięcy. On szuka perełek, on szuka projektu z 500 miejsca w market capie, on musi zarobić razy 100 i wtedy podejmuje bardzo ryzykowne decyzje. Tu trafi na SCAM, tam trafi na projekt, który nie urośnie, tutaj przeskoczy z jednego na drugi. I ten człowiek jest właśnie dawcą kapitału dla człowieka, który podejmuje mało ruchów, jak najmniej ruchów i siedzi w bezpiecznych projektach. Ciekawostka dla Was: jakiś czas temu, jak. Ee, Brokerzy robili ankiety według tych ludzi, którzy najwięcej zarabiają, akurat to było na tradycyjnej giełdzie, za pomocą tych brokerów. Jaką strategię obrali, że zarabiają najwięcej na rynku? Wiecie, co się okazało? Że najwięcej zarabiali ci, którzy wykonywali najmniej ruchów oraz ci, którzy zapomnieli hasła do swojego konta. Kupili coś tam i po prostu o tym zapomnieli. A ci, którzy kombinowali, tracili. Im mniej ruchów, tym lepiej. I teraz taki inwestor bogaty, jak zarobi razy 3, razy 4, razy 5 z większej kwoty. No przecież to są ogromne pieniądze. Zwłaszcza człowiek bogaty docenia te pieniądze, bo wie, jak trudno było do tych pieniędzy dojść. Takie osoby często prowadzą wielkie biznesy, wiedzą, jak to jest trudne, zwłaszcza w Polsce, realizują zyski. Natomiast człowiek, który wpłacił 10 tysięcy, on póki nie zarobi razy 30, póki nie zarobi razy 50, póki nie zarobi pieniędzy, które zmieniają jego życie, to on z tego rynku nie wyjdzie. Mało tego. Jak on będzie miał razy 30, to on będzie czekał razy 50, a potem mu się odpala kolejny mental. Ha, zbieram na Ferrari, zbieram na Lambo, zbieram na coś tam. I ten człowiek nie wychodzi po prostu z rynku. Ludzie biedni nie wychodzą z rynku, bo im jest ciągle mało. W przypadku przechodlowania, taki inwestor, nawet jak nie wiedział o cykliczności, o której wy już wiecie po dzisiejszym live, nawet jak nie wiedział o czasowości, przechodlował. No to co on przechodlował? Bitcoina, Ethereum. Jakiegoś Binance Coina, który z cyklu na cykl rośnie więcej, zarobi jeszcze więcej w kolejnym cyklu. Natomiast ktoś, kto przechodował altcoiny z 300, 400, 500 miejsca w market capie, bo chciał na nich razy 100, już nigdy swoich pieniędzy nie odzyska, bo te altcoiny nie wracają do swoich poprzednich cen. I to pokazywałem na wcześniejszych prezentacjach. 90 parę procent altcoinów upada w bezsach. Twórcy je porzucają. W międzyczasie dochodzą nowe trendy, nowy hype na inne projekty, nowe projekty się pojawiają, i te projekty nigdy, nigdy, przenigdy nie wracają do wcześniejszych cen. Inwestor bogaty jest w stanie przeczekać bessę, nie panikuje przy spadkach, no co to dla niego jest 10% oszczędności z miliona, który ma na koncie, której tak leży wolno na koncie, czy gdzieś tam, natomiast człowiek, który nie ma pieniędzy i zainwestował wszystkie swoje oszczędności, sprzedaje w beście, by ratować resztę oszczędności, bo nagle się okazuje, że nie był w stanie tych pieniędzy stracić. Inwestor bogaty hodluje bez kombinowania, ciesząc się zyskiem, natomiast biedny kombinuje, traduje, traduje sprzedaje, by odkupić niżej, gra na dźwigni, kupuje jakieś pepe, coiny i różne inne dziwne wynalazki. I to jest to słynne powiedzenie, że pieniądz robi pieniądz. Ludzie bogaci się bogacą, a biedni tracą. I to jest bardzo ważna rzecz i wydaje mi się, że to jest kluczowe od strony psychologii, żebyście sobie to uświadomili, że nawet jak macie małe pieniądze, to i tak macie grać jak bogaty inwestor. Trudno. Taką macie sytuację życiową, a nie inną. Doceniajcie to, co potencjalnie może dać wam rynek kryptowalut i grajcie jak bogaty inwestor. Nie starajcie się ugrać nie wiadomo czego. Także ten sam rynek, ta sama droga, Porównując to do samochodowej gdzieś tam drogi i przejażdżki samochodem, ta sama hostsa, te same wzrosty, ale niestety inne rezultaty. I to jest bardzo gorzka pigułka dla niektórych osób, ale niestety taka jest prawda. I uważam, że na takim live jak ten, dla osób początkujących, to jest bardzo ważna rzecz, żebyście o tym, o tym wiedzieli. Kluczem do sukcesu na rynku kryptowalut jest zachowanie się jak bogaty inwestor mimo mniejszych pieniędzy. To sobie gdzieś śrubokrętem w ścianie wyryjcie. Rynek jest jaki jest, wasza sytuacja także, no ale Bitcoin też nie będzie czekać i rosnąć w nieskończoność, aż wam wystarczy. Także podsumowując, bogaci inwestorzy są w stanie powstrzymać chciwość. Zainwestowali tyle, ile są w stanie stracić, realizują zyski, potrafią wyjść za wcześnie, bo doceniają to, co już zarobili, nie kombinują. Doceniają szansę, jaką dają kryptowaluty i są za to wdzięczni, bo wiedzą, jak w realnym świecie trudno jest zarobić pieniądze. Nie liczą na idealną górkę i wychodzą po prostu partiami. Rozumieją rynek oraz jego cykliczność. Mają ułożony, odpowiedni plan i, co najważniejsze, się go trzymają. Jednak nic nie wyjdzie bez sprawdzonej wiedzy na temat fundamentów cykliczności i poruszania się po rynku kryptowalut. Także musicie mieć świadomość tego, że wiedza, psychologia, fundamenty i wasz mózg to jest coś, co jest w stanie spowodować, że zarobicie pieniądze na rynku kryptowalut. Kończąc już powolutku dzisiejszym spotkaniem, także otwieram możliwość uzyskania dostępu do czegoś, na co czekało wielu nowych inwestorów, a mianowicie także startuję z moim kursem dla osób początkujących, oczywiście dla osób chętnych, ponieważ wiedza także jest na moim kanale YouTube. Dlaczego w ogóle powstał ten kurs? Po pierwsze dlatego, że wiele osób mnie o niego pytało, wiele osób nie wie, jak zacząć na rynku kryptowalut, co z czym się je, ale też mają świadomość tego, że czas ucieka. Chcą po prostu te osoby wykorzystać potencjał na rynku kryptowalut do osiągnięcia swoich celów. Jednocześnie nie mają dostępu do usystematyzowanej wiedzy, pokrywającej wszystkie obszary rynku kryptowalut, z którego mogą korzystać. Nie mają czasu, doświadczenia i narzędzi do analizowania sytuacji na rynku, wyciągania wniosków i aktualizowania strategii. Rozumieją, że jest to ostatni dzwonek na to, by zainteresować się rynkiem od podstaw, zwłaszcza, jak sprawdzimy sobie etap, na którym w tej chwili, jeżeli o rynek jesteśmy, chodzi. No już na rynku inwestują, ale czują potrzebę uzupełnienia wiedzy i zaktualizowania własnej perspektywy rynkowej. Natomiast bardzo ważna rzecz i chciałbym, żebyście to wzięli do siebie, nie jest to produkt dla osób, które chcą zarobić na hoście kapitał razy 100. O tym mówiliśmy przed chwilą. Jeżeli macie taki bieda mental, to nie jest nic straconego. Musicie usiąść na tyłku i go sobie przepracować. Często są to różne powiedzmy filtry, które znajomi, przyjaciele nakładali nam na przestrzeni lat, często też rodzice musicie. Ustawić sobie do tego odpowiedni mental i docenić to, co ten rynek daje. Natomiast, jeżeli chcecie zarobić razy 100, to na pewno też nie jest to produkt dla Was. Nie jest to też produkt dla osób, które uważają, że fundamentalna wiedza na temat rynku kryptowalut nie jest potrzebna do skutecznego inwestowania. No myślę, że dzisiejszym live'em udowodniłem, że jest to bardzo ważne. No i osoby, które potrzebują adrenaliny, a rynek krypto traktują bardziej jak hazard niż inwestowanie, bo też takie osoby są, raczej nie są mile widziane na tym kursie. No, jednocześnie nie jest on także dla osób, które nie mogą poświęcić 2-3 godzin tygodniowo na edukację. Jeżeli chodzi o mój kurs od podstaw, jeżeli w rynku kryptowalut, to składa się on z ponad 30 lekcji. Myślę, że dojdziemy spokojnie z tym szkoleniem, bo planuję także dla Was małe niespodzianki do grubo ponad 30 lekcji, ale co najważniejsze, składa się także z aktualizacji danych łączeń, gdzie co tydzień robią aktualizację, omawiam obecną sytuację, obecny etap rynku, to jak zachowują się grube ryby, wieloryby jak wyglądają portfele, czy nowi dołączają, czy też nie. No i to najważniejsze jest to także z moim komentarzem dotyczącym rynku kryptowalut. No i akurat w przypadku tego live'a dzisiaj dostęp do tych aktualizacji jest na 12 najbliższych miesięcy. Po tym live'ie będzie to okres krótszy 6 miesięcy, jeżeli chodzi o aktualizację, ponieważ one trwają jeszcze 6 miesięcy.

Na tym szkoleniu macie także zweryfikowaną i odpowiednio uporządkowaną wiedzę, którą zbieram od 2013 roku, która pozwoli pewnie zacząć poruszać się na rynku kryptowalut. Materiały wyjaśniające fundamenty bitcoina i rynku, dzięki czemu w 100% zrozumiesz aktywo, w które inwestujesz, co jest niezbędne do skutecznego wypracowania zysków. Dowiesz się, jak działa cykliczność rynku, co pozwoli ci odpowiednio zarządzać kapitałem, by maksymalizować zyski, a podczas okresów bezsy chronić kapitał. Dał przed stratą. O tym też mówiliśmy, że jest to bardzo ważne, żeby gdzieś tam nie przechodlowywać altcoinów w besach i wychodzić z tego rynku w odpowiednim czasie. Jak kupować, jak sprzedawać, przechowywać kryptowaluty i gdzie to robić, by Twoje transakcje oraz środki były bezpieczne? Także jest tam pełne omówienie giełd kryptowalutowych portfeli kryptowalutowych, przelewania, przechowywania środków itd. Nie zapragnę też lekcji o altcoinach i narzędziach, które wykorzystuję do analizy rynku, dzięki czemu będziesz mógł badać rynek podobnie jak ja. Dodatkowo też, jeżeli chodzi o aktualizację danych on analizuję dla Ciebie najważniejsze wydarzenia na świecie, które mogą wpłynąć na rynek kryptowalut, omawiam je i wyciągam wnioski, dzięki czemu wiesz dokładnie, na co należy zwrócić uwagę, by mieć większą kontrolę nad swoimi inwestycjami. Dostarczam aktualizację bieżącej sytuacji na rynku, między innymi przez pryzmat danych on wraz z komentarzem, dzięki czemu nie będziesz musiał sam wyciągać wniosków i poznasz mój punkt widzenia z fundamentów na sieci Bitcoina, czyli można mówiąc, że... Jest tutaj jakby mój cotygodniowy komentarz, więc też jakieś tam powiedzmy zabezpieczenie, bezpieczeństwo i gdzieś tam konieczny za plecami, który siedzi i mówi. Oj ty jak popełniacie błędy i chciwość was ponosi. Dzięki aktualizacjom nie musisz poświęcać dodatkowego czasu na codzienne śledzenie rynku i analizę. Robię to za Ciebie i efekt mojej pracy dostaniesz w formie wideo wypełnionego konkretnymi wnioskami, co pomoże Tobie pewniej zarządzać inwestycjami. Jeżeli chodzi o cenę, to tutaj postanowiłem zabawić się troszeczkę i cena zaczyna się dzisiaj od 777 zł za szkolenie i co jeden zakup szkolenia podchodzi o 1 zł do góry. Także kto pierwszy, ten lepszy. Chciałem zrobić taką grywalizację, także sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. No i ta cena szkolenia będzie szła z każdym kolejnym zakupem o 1 zł do góry, natomiast nie będzie szła też to the moon, tak jak Bitcoin, także nie martwcie się, że będzie leciała w nieskończoność. Zatrzymujemy się na cenie 1970 zł za cały ten kurs składający się z ponad 30 lekcji plus 12 miesięcy aktualizacji danych kończeń, oczywiście dla osób, które są na live i więcej ta cena rosnąć nie będzie. Dodatkowo zawsze możesz wybrać płatność ratalną, to akurat jest dla osób, które często pytają to, czy są opcje ratalne, czy też nie. No i też, jeżeli ktoś chce fakturę VAT no to też taka opcja istnieje, wybierając w nazwie usługi szkolenie online. Także macie link do zapisu, macie także link do zapisu na czacie, jeżeli chcecie. No I dlaczego warto uczyć się właśnie ode mnie? Osób, które zajmują się rynkiem kryptowalut jest sporo, zwłaszcza z cyklu na cykl pojawia ich się coraz, ich się coraz więcej, natomiast uważam, że gdzieś tam te 10 na lat na rynku odbębniłem <laughs> i w Zdobyłem chyba wystarczającą wiedzę, co pokazała chociażby ostatnia Hossa. Informowałem moich widzów. W idealnym dołku złota, o tym, że warto się złotem zainteresować. Filmy zresztą są dostępne na moim kanale YouTube ze zniżką nawet na zakup złota, kiedy złoto kosztowało naprawdę bardzo, bardzo mało, okolice 1200 dolarów za sztukę. Od tego czasu złoto cały czas rośnie. Trafnie oceniłem dołek Bitcoina w grudniu 2018 roku, gdy inni czekali na spadek 1000 dolarów za sztukę. Co ciekawe, przy tym dołku Bitcoina także mówiłem, że raczej nie spadniemy poniżej 80% i warto jest. Jest akumulować od 20 tysięcy w dół, co też było raczej fajnym zakupem w porównaniu do w porównaniu do osób, które gdzieś tam czekały na poziom na poziom mniej więcej 12 tysięcy, 10 tysięcy, czy też 8 tysięcy dolarów za sztukę. Jednocześnie też stworzyłem dla moich kursantów portfolio, które w minionej hoście wzrosło ponad 15-krotnie w ciągu 4 miesięcy, oparte całkowicie o psychologię, a to nie jest całkowity wzrost, bo gdzieś tam to się opiera na procencie składanym, czyli oni kupowali to portfolio za bitcoiny, które kupowali na poziomie 3, 4, 5 6-7 tysięcy dolarów, zależy jak to wchodził. A następnie gdzieś przy 20 tysiącach dolarów wchodzili w to portfolio, więc to jest jeszcze większy wzrost. Wskazałem bardzo dobry moment na przejście do altcoinów, idealny wręcz moment powinienem powiedzieć, ponieważ przy 22 tysiącach przechodziliśmy w altcoiny i od tego momentu to one zaczęły rosnąć więcej niż Bitcoin i byliśmy w nich przed rzeszą, tłumem ludzi, którzy dołączali do rynku. Następnie częściowo zrealizowałem zyski na bitcoinie przy średniej cenie 60 tysięcy dolarów za sztukę, kiedy inni czekali na 100, 200 czy też 300 tysięcy dolarów, a resztę zamieniłem w bitcoina z tymi zyskami, a następnie będę je pomnażał, przechodząc ponownie w altcoiny w tym cyklu, co spowoduje, że zarobią na tym jeszcze więcej. Ciekawostką też na pewno jest to, że mam taką powiedzmy przypadłość, że zazwyczaj moje produkty wypuszczam w momencie, kiedy jest największy hejt, zwłaszcza największy hejt na osoby, które wypuszczają kursy, bo wypuszczam je na samych dołkach, kiedy uważam, że warto jest zdobywać wiedzę, a nie kiedy to jest najbardziej opłacalne. I chociażby na szczytach Hossy. Ostatniej, zamykałem opcję zakupów mojego szkolenia, nawet przed tymi szczytami, a otwierałem te zakupy na samych dołkach, kiedy też byłem krytykowany, że już więcej hostsy nie będzie. I tak też było w przypadku mojego forum, które wystartowało, kiedy bitcoin kosztował 3000 dolarów za sztukę. I tak też było, kiedy wystartowałem z moim mentoringiem. Mój mentoring wystartował na samym dołku bitcoina, kiedy warto było do tego rynku dołączyć i kupować bitcoina, uśredniając cenę, nanosząc to na wykres właśnie w tym okresie. Startowała sprzedaż mojego mentoringu, a pierwsze lekcje dostawali wszyscy właśnie na samiutkim dołku. Od tego momentu już sam bitcoin wzrósł o 100%. Także to też pokazuje, że gdzieś tam ta cykliczność bitcoina działa, a ja zgodnie z cyklicznością bitcoina cały czas się powiedzmy w tej cykliczności poruszam. Także jest to sprawdzona i uporządkowana wiedza o rynku kryptowalut, której potrzebuje każdy inwestor. I to jest praktyczny poradnik świata. Kryptowalut. Także, jeżeli jesteście zainteresowani dostaniem, właśnie tej zweryfikowanej wiedzy, fundamentów, wiedzy i fundamentalnej, i praktycznej, no to macie opcję do zakupu. No i cóż, teraz przejdziemy może przez malutkie QA. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące rynku, czy dotyczące ogólnie kursu, produktu, to śmiało na nie odpowiem. <laughs> Joanna, jestem wdzięczna, bardzo dziękuję za szkolenie. Super, bardzo mi miło, mam nadzieję, że nawet z tej darmowej dzisiejszej wiedzy dotyczącej właśnie cykliczności, czasowości, psychologii, bieda mentalu, jesteście w stanie wyciągnąć coś dla siebie i fajnie, jeżeli będziecie w stanie to zaimplementować w Waszych inwestycjach. I gdzieś tam zrealizujecie te zyski w późniejszym etapie. Mam nadzieję, że też będziecie jednymi z tych, którzy w 2025 napiszą mi komentarz pod jakimś filmem na YouTubie. Sopellos, zaskoczyłeś mnie. Dobrze mówisz, dziękuję. Fajnie, bardzo mi miło. Dziękuję. Penelope. Zaczynam podróż z tobą do 2025. Wdzięczność za wiedzę, za twój czas, za ciebie, za to czym się dzielisz i co z sobą reprezentujesz. Spokojnej nocy. Dziękuję, bardzo mi miło. Błażej, jeśli ktoś ma mentoring, powinien to kupić? Nie, ponieważ osoby na mentoringu dostaną to szkolenie w pakiecie. Mentoring to jest wszystkie moje produkty razem, czyli mentoring to są aktualizacje, szkolenie dla początkujących, szkolenie pod hostem, szkolenie z darkneta, szkolenie z psychologii i dodatkowo wiele, wiele i więcej, jak chociażby spotkania i tak dalej. Więc osoby z mentoringu mają pełen pakiet, wszystko co się pojawi u mnie kiedykolwiek będzie na mentoringu. Natomiast to jest jeden z produktów dla osób, które albo się nie załapały na mentoring, albo nie miały takich funduszy. Marcin, jak większość inwestorów zna już tą cykliczność, to czy teraz nie będą się zachowywać inaczej? Mam nadzieję, że będą. I to jest bardzo fajne pytanie. Widzę, że fajnie przyswoiłeś sobie wiedzą z dzisiejszego live'a. Dokładnie tak samo działa cykliczność jak chociażby spadki i górki. Jeżeli my zakładamy, że skoro wszyscy już wiedzą o tym, że Bitcoin powinien urosnąć o 5 razy mniej, więc powinien urosnąć mniej lub więcej, ale raczej nie tyle, tak samo jak wszyscy wiedzą, że Bitcoin powinien rosnąć przez te 140-150 Tygodni, to będą tacy, którzy będą realizowali te zyski i ta hossa może być nieco krótsza, czyli wyjątkowo może na przykład trwać nie 150 tygodni, a na przykład 140 parę. i taka ciekawostka, chociażby na e, tą cykliczność Bitcoina wpływ miały wzrosty, bo musicie wiedzieć, wzrosty Bitcoina rozpoczęły się o 44 dni wcześniej niż. Powinny zgodnie z cyklicznością. Mniej więcej zgodnie z cyklicznością wystartowaliśmy. Też dołek był na poziomie mniejszym, też mamy odreagowanie, ale te wzrosty były szybciej. Czyli widać było, że ludzie już nie mogli się doczekać tych zakupów. Ja w ogóle mam swoją teorię taką, że Bitcoin w ogóle by nie spadł do 15 tysięcy dolarów, gdyby nie FTX. Już było widać, że grube ryby zaczęły kupować Bitcoina właśnie w te, co do dnia 11, 10 listopada 2000. 22. I wtedy zrobiono nam FTX-a, i dopiero gdzieś tam ten bitcoin nam wystartował, więc nawet by mógł jeszcze wcześniej nam wystartować. Natomiast to pokazuje właśnie psychologię. Bardzo fajne pytanie zadałeś, i, zadałeś. I ja uważam, że bitcoin też może tę cykliczność wyjątkowo w tym cyklu mieć nieco krótszą. No i tutaj już jest właśnie różnica między superinwestorem a przeciętnym inwestorem, że potrafi to wychwycić, i to akurat to bardzo fajnie wychwyciłeś i. Dla osób, które nie wiedzą, co w, tym, w tej sytuacji zrobić, no najlepiej jest uśredniać wyjście na wszelki wypadek, czyli wychodzić nieco wcześniej, tak jak ja, gdzieś tam, mimo tego, że mi wyszło, że Bitcoin powinien rosnąć mniej więcej 75 tysięcy, wychodziłem już od 55. Łukasz, cześć, chwil, padło tutaj pytanie co do poprzedniej hosta, a mianowicie altcoinów, jakie wybrałeś? Fajnie, gdybyś chciał się podzielić z nami takimi informacjami. Pozdro. No jeżeli chodzi o altcoiny wcześniejsze, to nie ma sensu, żebym przekazywał wiedzę, jakie to były wtedy altcoiny. Natomiast, jeżeli chcecie, no to mogę coś takiego pokazać. Natomiast tu bardziej chodzi o psychologię, czyli o to, w jaki sposób wybierać altcoiny, a nie jakie to były altcoiny. Trendy się zmieniają. Ja w ogóle mam taką teorię, a nawet uważam, że to już nie jest teoria, tylko to jest fakt, tylko nie jestem w stanie tego jakoś w żaden sposób udowodnić. A mianowicie ja uważam, że są setki, jak nie tysiące produktów developerów, którzy mają gotowe projekty, gotowe nazwy, gotowe tokeny, gotowe grafiki, gotowe strony, gotowe whitepapery i wszystko i tylko czekają na odpowiedni moment hypu, żeby wypuścić te projekty, żeby wylądowały na rynku, więc też z tego chociażby względu uważam, że nie ma sensu wchodzić w altcoiny w tej chwili, bo pojawi się bardzo dużo nowych altcoinów w późniejszym etapie rynku, w tym etapie pohalvingowym i wtedy jest lepiej wybierać altcoiny pod hostem. Wydaje mi się, że też mnóstwo ciekawych rozwiązań Trendów się pojawi. Pewnie głównymi trendami to będzie trend sztucznej inteligencji, jakiś tam trend oparty o, o, o metaversy w połączeniu z NFTs, może to będzie też z gamingiem, te trzy trendy się połączą w jeden. Być może jakiś kolejny trend się pojawi, może jakieś tam kolejne warstwy Bitcoina, Zike, nie z -e, rozwiązania skalowalności. Natomiast taka moja teoria, a raczej jestem przekonany o tym, to jest to, że będzie dużo, dużo, dużo projektów, które się gdzieś tam pojawią w późniejszym. Etapie rynku i wtedy dopiero to nie będziemy wybierać. Krzysztof, dzięki film Zaczynam z Tobą przygodę. Kapitał mam niewielki, ale zapał wielki. Najważniejsze, żebyś niezależnie od tego, jaki masz kapitał, inwestował tyle, ile jesteś w stanie stracić, plus zachowywał się jak gruba ryba. Niestety tak jest. No też jest prawda taka, że to nowe pokolenie tych, tych nastolatków i tak dalej nie potrafią czekać nie są nauczeni chciw... cierpliwości, chcą wszystko teraz, natychmiast I, i to też powoduje, że ludzi ta chciwość jakoś ogarnia i wydaje mi się, że dużo ludzi właśnie z tego powodu na rynku straci, dlatego też taki, a nie inny live dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że dzięki temu ochronicie swój kapitał. Natomiast no, to jest podstawa, należy inwestować jak ktoś, kto ma kasę. W ogóle trzeba się zachowywać jak ktoś, kto ma kasę, nawet jak tej kasy nie mamy. Nie mówię tutaj o tym, żeby chodzić w jakichś, wiecie, Louis Vuittonach i tak dalej, tylko mentalnie, żeby się do tego przygotowywać, żeby pieniądze nie robiły na Was wrażenia. Trzeba sobie wypracować coś takiego, że jak zarobicie 10 tysięcy albo 100 tysięcy albo milion w miesiąc, to żeby to było tak samo odebrane, żeby nie dawać temu energii. No, ale to jest osobny temat, jakby. Żeby te pieniądze były takimi punkcikami, ale nie robiły na was wrażenia, że to było jakby narzędzie do dalszych realizacji, dalszych planów, ale nie jakby główny cel. Osobny temat może jakiś temat na live'a, jak podchodzić do tego psychologicznie. No, większość osób nie jest przygotowana do zarabiania kasy, i tak samo właśnie mówiłem o tym totku. Totolotku. Uważam, że dawanie pieniędzy dużych ludziom, którzy na to nie zasługują a dostaną je tylko dlatego, bo skreślili sześć jakichś cyferek, jest krzywdzeniem tych ludzi, wielkim krzywdzeniem tych ludzi. Także graj jak gruba ryba, jak ktoś to ma kasę, realizuj zyski, ciesz się nawet zyskiem razy trzy, razy pięć, zrealizuj te zyski. W kolejnej hoście, jeżeli będzie, wtedy będziesz wchodził. Jak nie, to i tak będziesz miał wiele więcej pieniędzy. Czy można dołączyć jeszcze do mentoringu? Nie można dołączyć do mentoringu, z tego względu, że jest on zamknięty. Co myślisz o koncie Revolut? Opłaca się kupować tam krypto? Nie jestem fanem Revoluta. Teraz mają opcję wypłaty krypto. Wcześniej w ogóle nawet krypto nie kupowaliście. Uważam, że kryptowaluty powinniśmy kupować na giełdach kryptowalutowych z tego względu, że są większe wolumeny, większy wybór i następnie należy ściągać je na bezpieczne portfele. Marcin, cześć, dzięki za poświęcony czas. Szkolenie mega wyczerpujące. Powiedz, co sądzisz o portfelu Ledger Nano X. Czy warto w niego inwestować? Czy lepiej jednak zainwestować w Ledger Nano S. Marcinie, obejrzyj film, który udostępniłem na YouTubie dwie godziny temu, trzy godziny temu. Dokładniej i wszystko będziesz na ten temat wiedział. Zapraszam na mój kanał YouTube. Film konieczny. Kacper, cześć. Jak wybierzesz już Alty, to się podzielisz. Sorry, że tak pytam ale jestem nowy. Zastanawiam się nad tym, czy się tym podzielić z osobami ze szkolenia na początkujących. Może będzie jakiś mały bonusik. Czy polecasz Trust Wallet? Korzystałem z Trust Walleta. Nie widzę tutaj żadnych zastrzeżeń. Natomiast ja osobiście korzystam, jeżeli chodzi o tego typu portfele z Ledgera, Ledgera Trezora i też Exodusa, Atomic, Atomic, Wallet, no i Coinomi, więc za jest spoko rozwiązanie. Michał Filu, czyli to ostatnia hosta, której przewodzi Bitcoin? Czy myśl, co myślisz? Pozdro. Wiesz co, myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że biorąc pod uwagę potencjał Ethereum, deflację w tym projekcie, biorąc pod uwagę to, że będzie dużo, 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 dużo projektów budowanych na Ethereum, całe DeFi, a z tym się wiąże palenie dużej ilości Etherów. Wydaje mi się, że market capem Ethereum wyprzedzi Bitcoina i wtedy się zmienią całkowicie reguły gry i wtedy ludzie się zaczną zastanawiać, czy teraz Ethereum będzie miała jakąś cykliczność, czy też nie. Wydaje mi się, że to jest ostatnia hossa w tym gdzie Bitcoin gdzieś tam jest na pierwszym miejscu. Obstawiam flipening w tej hoście. Dobra, minęły dwie i pół godziny live'a, to chyba najdłuższy live w mojej karierze. O dziwo głos mi nie siadł. Także dziękuję Wam. Kończymy. Mam nadzieję, że przekazałem Wam bardzo fajną wiedzę i niezależnie od tego, czy skorzystacie z kursu, czy też nie, bo to nie ma większego znaczenia, ta wiedza była dla Was jakkolwiek przydatna i gdzieś tam pomoże Wam faktycznie zarobić na rynku kryptowalut, a przynajmniej nie stracić na tym rynku. Pomoże Wam gdzieś tam ułożyć odpowiedni mental i będziecie chociażby do tej lekcji pamięcią wracać co jakiś czas i patrzeć na ścianę, gdzie. Wyrytek gwoździem będzie czas wychodzenia <laughs> z rynku kryptowalutowym. Oczywiście żartowałem, nie niszczcie swoich ścian, ale, ale warto się swojego planu trzymać, bo niestety mózg płata figle. Dziękuję, do następnego razu. Pozdrawiam. Cześć.